urodziłam się przed wojną w rodzinie inteligenckiej. Może z tego tytułu, że to była rodzina inteligencka, to potem miałam ja i brat trudności w dostaniu się na studia, bo to były takie czasy, że inteligencja pracująca nie miała prawa studiować w Polsce Ludowej, bo takie pismo mój brat z kancelarii prezydenta Bieruta dostał, że pan studiować w Polsce nie będzie. Chociaż starał się na studia na deficytowe kierunki, na których no, nie było chętnych, jak na matematykę i na astronomię. To on się nawet na to nie dostawał z braku miejsc. Ale to była dygresja o moim bracie. Myśmy się oboje z bratem urodzili w Łodzi, podobno na Piotrkowskiej. Nasz dziadek był fabrykantem, w związku z tym no, byliśmy w miarę zamożną rodziną, która oczywiście w czasie okupacji straciła wszystkie te dobra, fabryki, sklepy i tak dalej. Mój dziadek się nazywał Abram Dawid Pacanowski i sklep Pacanowskiego był na ulicy Piotrkowskiej, nie pamiętam, ale tak raczej tak między 1 a 10, bliżej Placu Wolności. A fabryka była na Zdrowiu, to jest dzielnica Łodzi. Od mamy wiem, to jeszcze powiem taką rzecz. Moja babcia jest z domu Glicenstein. Wyszła za mąż za Dawida Abrama Pacanowskiego. W związku z tym moja mama, Teofila Filc, jest z domu Pacanowska. Mama Teofila Filc wyszła za mąż za Emila Filca. No i z tego związku był Jerzy, bo już go nie ma. Jestem ja, Aleksandra. I jest Bogdan, który aktualnie mieszka w Ameryce. Bogdan jest już dzieckiem powojennym, urodził się w 1947, także że po prostu jest tam, gdzie jest. Wyjechał w stanie wojennym. Wyjechał tuż przed stanem wojennym. I żeby wyjechać wtedy za granicę, kierunek Izrael, musiał się zrzec obywatelstwa polskiego. Musiał podpisać dokument rzekający się obywatelstwa i dostał dokument podróży, to nie był paszport, to był dokument w jedną stronę. No i wyjechał z całą rodziną, zmienił kierunek swojej jazdy z Izraela na Stany Zjednoczone, bo tam była rodzina mamy, która się uratowała po wojnie, czy z wojny się uratowała. Tak zwał. I najpierw poprzez Włochy, bo tak się wtedy jechało, czekał na wizę amerykańską, dostał się do Ameryki. Ważna jest ta droga amerykańska, bo z mojej rodziny wyemigrował pierwszy brat, potem wyemigrował tą samą stronę mój młodszy syn, ściągnął starszego syna, w związku z tym tam się porodziły wnuki. No i teraz, ponieważ mamy sytuację polityczną taką, jaką mamy, jeżdżą po całym świecie, mogą mieszkać gdzie chcą. Ale powracając do łódzkich spraw, no to wiem, że na Piotrkowskiej mieli sklep, że tak zwany interes, bo tak się mamusia wyrażała, prowadziła babcia, bo dziadek tak żydłaczył, tak to mama określała, że nie bardzo mógł się z polskimi klientami porozumieć. A poza tym dziadek był bardzo nabożny, wobec tego nie miał czasu na siedzenie w sklepie, tylko się modlił cały dzień. No to mama musiała przejąć wszystkie interesy. No czym tam dziadek zawiadywał, to nie mam pojęcia, ale z opowieści mamy to wiem. Dziadkowie
mieli trzy córki i moja mama była najstarsza. Moja mama miała na imię, polskie imię Teofila, hebrajskie imię Tauba. Druga kolejna miała Zofia, no to ta chyba miała Zofia hebrajskie też. A trzecia, przepraszam, pomyliłam kolejność. Teofila, potem była Franka, jak ona miała, to ja nie wiem, a najmłodsza była Zosia. Trzy córki. To jest bardzo istotne, dlatego że mój ojciec wprawdzie nie dostał medalu Sprawiedliwy dla Narodów Świata, ale tylko dlatego, że nie umieliśmy się o to wystarać, bo uratował chyba 15 osób z rodziny mojej mamy. No więc czasów przedwojennych nie pamiętam i trudno mi jest się do nich odnieść, bo to wszystko jest z opowiadań, ale mam zachowane dokumenty papierowe i zdjęciowe, zdjęcia oczywiście biało-czarne, w oryginalnych albumach przedwojennych. Nie wiem, jak moi rodzice to robili, że uciekając właściwie tyle razy, dokumenty i albumy, nie zdjęcia wydarte z tego, tylko zdjęcia w albumach, były jakąś relikwią, która się dochowała do dzisiaj, bo ja mam te zdjęcia i te zdjęcia właśnie były fotografowane. Jeszcze muszę powiedzieć taką rzecz. Rodzina babci, oczywiście ten dziadek Pacanowski i babcia byli na pewno ortodoksyjnymi Żydami, na pewno bardzo nabożnymi, bo wiem to, że dziadek się cały czas modlił. Natomiast to pokolenie mojej matki i ciotek, no to już chciało od tego jak gdyby odchodzić i wiem, że te panny były edukowane i moja mama na ówczesne czasy zdobyła nie tylko szkołę średnią, która się tam nazywała jakąś pensją pani jakieś nazwisko, nie pamiętam, mam to w dokumentach, ale też skończyła, jak gdyby była wysłana za granicę dwa razy i tam skończyła jakieś takie, ja bym to nazwała na dzisiaj kursy, ale mama to nazywała, że ona ma studia. To nie były studia w zrozumieniu dzisiejszym, bo żadnego tam dyplomu ukończenia studiów, jakiegoś fakultetu, żeby było nazwane, tam nie ma. No ale skończyła jakieś takie pensje. Natomiast chcę opowiedzieć o poznaniu się moich rodziców, bo to jest bardzo ważne. Mój ojciec był 14 lat starszy od mamy i był z pochodzenia Ukraińcem. Był prawnikiem, ale bez jeszcze wtedy, przed wojną, jak się poznali, bez jakichś takich uprawnień, bez tych aplikacji, bo są trzy, sędziowska, adwokacka i notarialna, on tego nie miał, bo mu właśnie brakowało, bo nie zdążył. Ponieważ mój ojciec, jak ja opowiem, który to był rok urodzenia mojego ojca, bo to 14 lat, to jeszcze nic nie mówi. Mój ojciec urodził się w 1890 roku. A mama się urodziła w 1904, stąd te 14 lat. I jak oni się, powiedzmy, poznali w 20 latach, tam trzecim, czwartym, piątym, no to tato cały czas był te 14 lat starszy, czyli miał, powiedzmy, 40, a ona tam 20 parę. Mama moja była bardzo ładna. One wszystkie, te trzy siostry, były bardzo ładne, ale parę zdjęć, parę dziesiąt się zachowało mamy, takich jak pozowała z papierosem, z nogą założoną na nogę. Ja tutaj mam w tej publikacji Tamary, to panom pokażę. Naprawdę bardzo, bardzo ładna kobieta.
Natomiast, jak powiedziałam, tatuś był Ukraińcem. Czy nie powiedziałam jeszcze? Był Ukraińcem, ale mówił dobrze po polsku. Skończył studia we Lwowie, ale nie zrobił właśnie jeszcze tych aplikacji. W związku z tym pracował w Urzędzie Skarbowym w mieście Łodzi. I to poznanie moich rodziców było takie, że moja mama akurat była wtedy w sklepie, bo dziadek miał sklep papierniczy. To były, wiem, że kolorowe bibuły, jakieś papiery takie do pisania, jakieś koperty, jakieś coś, a fabryka papieru była na Zdrowiu, która robiła te rzeczy, no i tu był sklep, ale na pewno ta fabryka więcej robiła niż sklep sprzedawał. No więc ten sklep w jakiś taki sposób funkcjonował. Ja nie dopytałam mamę, kto tam sprzedawał w tym sklepie oprócz mamy i babci, czy ktoś był zatrudniony, pojęcia nie mam, ale jakieś księgi podatkowe, rozrachunkowe trzeba było prowadzić, bo ktoś musiał płacić podatki. No i tato kiedyś przyszedł do tego sklepu Pacanowskiego jako albo poborca podatkowy, albo kontroler podatków, tego też dokładnie nie wiem. W każdym razie coś tam się nie zgadzało. No i rozmawiał, wtedy oczywiście dziadkowie wysłali mamę, no to ty rozmawiaj, bo młoda, ładna, chłopak przystojny przyszedł, może więcej załatwi, nie będzie kary, prawda? No i tak się zaczął flirt moich rodziców. Pewnie ojciec tam coś załatwił, żeby Pacanowski nie zapłacił jakiejś tam grzywny, tego do końca nie wiem, ale wiem, że takie było to poznanie. Ale mama i ojciec o żadnym ożenku nie mogli myśleć. W ogóle nie wchodziło w rachubę, żeby dziadek zgodził się na ślub swojej najstarszej córki z gojem. To było nieprawdopodobne. W związku z tym najpierw ją wysyłali tu i tam, żeby jej, że tak powiem, odeszła ta miłość. No ale miłość nie odchodziła, ona wracała i dalej chciała, że tak powiem, z Emilem być, a nie z kim innym. W związku z tym rodzice pewnie ukartowali przed swoimi rodzicami taką rzecz, że postanowili się pobrać, ale za granicą. I pojechali do Berlina. No i w tym Berlinie był jakiś znajomy, który załatwił ojcu mojemu konwersję. I wiem, że ojciec został konwertowany do wyznania mojżeszowego. Na ile to się w szczegółach odbyło, to tego nie wiem. I że był tam w Berlinie ślub pod chupą. Bo był świadek właśnie ten, który tam... Wyleciało mi z pamięci, ale mam to nazwisko i mam te akta ślubne. W każdym razie wrócili rodzice do Łodzi już jako małżeństwo. W związku z tym, jak wrócili jako małżeństwo, to średnia córka, czyli ta następna Franka, mogła wyjść za mąż. Bo ona już wcześniej paliła się i chciała jak najszybciej, ale Tosia była jeszcze niewydana, wobec tego mowy nie było o ślubie Franki, bo najpierw musiała Tosia, a potem Franka. No więc było wielkie szczęście, że ta już może wyjść za mąż. No więc tamten ślub się już odbył w Łodzi i było dobrze. No najmłodszej też się odbył w Łodzi i też za Żyda wyszła. Rodzice zamieszkali nie mniej, nie więcej, tylko w Pałacu Pacanowskich. Nie wiem, czy panowie kiedyś byli w Łodzi. Tam na Placu Wolności jest taki Pałac Pacanowskich. W ogóle na cmentarzu żydowskim w Łodzi jest całe mauzoleum Pacanowskich. I grup moich dziadków, tej Heleny i Abrama Dawida, jest tam 4 czy 5 alejek w tym samym rzędzie dalej. Ale jest na pewno jak pan wpisze w Google, to wykreśli, co tam jest dzisiaj, ale tak jak pamiętam, to był taki chyba 3-piętrowy budynek, duży, chyba jakieś urzędy są. Ponieważ
ojciec właśnie pracując w tym urzędzie skarbowym przyjaźnił się z panią Pacanowską, przepraszam, z panią Poznańską i ona mu udostępniła, nie wiem, 2 pokoje, 2,5 pokoju, 3 pokoje w swoim pałacu, jak on się ożenił. I autentycznie rodzice tam mieszkali. Pani Poznańska godziła się na udostępnianie sali balowej i tam jeszcze jakieś przypadłości, żeby pani Teofila Filc robiła przyjęcia tam dla znajomych. No, dla mnie to było aż bajkowe, jak o tym słyszałam, ale to znam z opowieści mamy. Mama cały czas dopingowała ojca, żeby zrobił tą aplikację, bo w sumie było łatwo zrobić aplikację. Dlatego, że jego brat starszy był już praktykującym adwokatem we Lwowie. Ojciec pochodził z wielodzietnej rodziny, tam ich było 6. Jedna najstarsza córka została lekarzem. Studiowała w Wiedniu. Ja bardzo przepraszam, muszę zrobić dygresję, żeby panowie wiedzieli, a następnie ludzie, którzy będą tego słuchać, że mój dziadek Filc był urzędnikiem pocztowym w Przemyślu. Babcia nie pracowała, mieli kawałeczek ogródka przy domu, gdzie się hodowały jarzyny i dziadek Filc z pensji urzędnika pocztowego był w stanie wykształcić 5 dzieci, bo 6 umarło w międzyczasie. Córka najstarsza skończyła studia medyczne w Wiedniu. Nie wiem, ile to przed wojną kosztowało, ale na pewno bardzo dużo. I też ciekawe, tytuł, jaki wtedy dawała Akademia Medyczna Wiedeńska, jest następujący. Ona była doktorem wszechnauk medycznych. Tak to się nazywało. To nie był lekarz internista. Bo tak jak się zorientowałam w rozmowie z nią, bo ona przeżyła wojnę, ona przeżyła Kazachstan, ona wróciła po wyzwoleniu i ja byłam w stanie z nią rozmawiać. Więc ona była po prostu zwykłym lekarzem po studiach, lekarzem internistą. W czasie wojny to odbierała porody krów, czy kóz, czy czegoś, ale leczyła też i dzieci, i ludzi, bo nie była weterynarzem, tylko lekarzem. No ale to jest, chcę powiedzieć, że jakie były stawki wynagrodzeń, że człowiek pracujący na poczcie, niech będzie, że był naczelnikiem, był w stanie wykształcić wyższymi studiami 4 chłopaków i dziewczynę. Więc była sprawa łatwa z ojcem, bo jego starszy brat był już praktykującym adwokatem i żeby zrobić aplikację, to on po prostu do niego poszedł do kancelarii i tam ileś, nie wiem, rok, półtora, pół, pojęcia nie mam. W każdym razie zrobił te uprawnienia adwokackie i wiem, że pierwszą kancelarię adwokacką, którą otworzył jeszcze w czasie wojny, to było w Zduńskiej Woli, to było najbliżej Łodzi. No to tam się rodzice przenieśli i tam była ta kancelaria. No mama oczywiście zawsze miała jakąś pomoc domową, czy niańkę też, to nie wiem. Zdjęcia sprzed wojny mam, my z bratem w wózkach, ładne mieszkanie, my bardzo ładnie ubrani. Także na pewno im było bardzo dobrze przed wojną. No i cały czas się mówiło właśnie, bo tak, brat się urodził w 33, przepraszam, rodzice się pobrali w 29 roku. Brat się urodził w 33, ja się urodziłam w 36. No a żeby tu już była chronologia, to potem po wojnie się urodził mój drugi brat w 47 roku, zaraz po wyzwoleniu. Więc powracając do Zduńskiej Woli, mówiło się, że będzie wojna, że może trzeba uciekać, może trzeba to, może trzeba owo.
No ale ponieważ była rodzina, były małe dzieci, była dobra praca, no to nikt się nie kwapił, żeby zostawiać wszystko i wyjeżdżać. No to się tak czekało do ostatniej chwili. I chyba, nie wiem, albo tuż przed wojną, albo już syreny były, nie mam pojęcia, bo to też z opowiadań mamy wiem, że tato idzie do jakiegoś znajomego na tej samej ulicy czy innej, który ma podobną sytuację, że jest ożeniony z Żydówką. Mama moja była bardzo semickim typem, bardzo ładna, ale miała napisane na czole. No a tatuś jak tatuś, no. Ja chyba odziedziczyłam wygląd po ojcu, bo wydaje mi się, wszyscy mi mówią, że nie jestem semickim typem. Więc po prostu się to wszystko pomieszało. Więc tato podobno poszedł do jakichś sąsiadów zapytać się, co on robi ze swoją żoną, bo tatuś nie wie, co on ma zrobić ze swoją żoną. Powiem panom, że jak ja to usłyszałam w opowieści mamy, to dla mnie to zupełnie wyglądało tak, jakby tato się pytał, co ma zrobić z tą walizką, którą tutaj ktoś zostawił w mieszkaniu, czy ją już wystawić na zewnątrz, czy jeszcze ją trzymać. Ale bardzo możliwe, że on się inaczej zapytał, a inaczej mama to przekazała, bo aż mi się nie chce wierzyć. W każdym razie ten pan, do którego się ojciec radził, to mu powiedział, wywieź tą swoją żonę tam gdzieś, no i sam przetrzymaj. No to tato wrócił do domu i rozmawia z mamą i mówi, wiesz, ja cię wywozić nigdzie nie będę. No i zdecydowali, że jakoś przetrwają. Natomiast zaczęła się wojna i trzeba było gdzieś uciekać, bo wszyscy wiedzieli, że to jest rodzina żydowska. A sąsiedzi no, byli, no różni byli, bo to w różnych miejscach. Myśmy tyle razy uciekali właśnie, żeby spalić za sobą mosty, żeby nikt nie wiedział o naszym pochodzeniu. Żeby przetrwać wojnę, okupację niemiecką, glejtem na to był akt chrztu. Nie wiem, czy panowie o tym wiedzą, ale jeżeli nie wiedzą, to się ode mnie dowiadują. Posiadanie aktu chrztu, że tak powiem, wystarczyło, że jest się Aryjczykiem, a niekoniecznie ma się pochodzenie żydowskie. Przepraszam bardzo. Ponieważ tatuś pochodził z Przemyśla i tam miał chyba znajomych jakichś popów czy innych tam prawosławnych księży, na tyle znajomych i chętnych do pomocy, że jak tam pojechał, to był w stanie załatwić nawet przerobiony akt urodzenia dla matki, ale co najważniejsze, akty chrztu. Akty chrztu. I tak załatwił akt chrztu dla mamy i dla swoich dzieci. Natomiast dla mamy załatwił jeszcze zupełnie zmieniony akt urodzenia. Moja mama, jak panom mówiłam, urodziła się w Łodzi. W dowodzie osobistym do śmierci miała stnawa wyżna. To jest gdzieś, nawet nie wiem gdzie. Przerobione była dzień i miesiąc i rok, czyli zupełnie co innego. Nie będę powtarzała tych dat, bo one nie mają istotnego znaczenia, ale mama umarła z takim właściwie fałszywym dowodem osobistym. Ale nie miało sensu tego zmieniać. Natomiast prawdziwe dokumenty po dziś dzień są w Urzędzie Stanu Cywilnego w Łodzi. Zarówno akty urodzenia Glicensteinów jak Pacanowskich, akty zgonu dziadków Pacanowskich w getcie łódzkim, gdzie mieszkali
I w jakim szpitalu babcia umarła. Bo jak wrócę w pewnym momencie do dziadków, przepraszam za ten chaos, to babcia umarła w szpitalu, gdzie podano jej na tyle mocną narkozę, żeby się nie obudziła, a to było przed 1944 rokiem, gdzie likwidowali całe getto i wiadomo było, że też wywiozą do Oświęcimia. Bo córka, czyli Franka, ta kolejna córka, przepraszam, córka Pacanowskich, czyli siostra mojej mamy, została w Łodzi, żeby opiekować się rodzicami, a moi rodzice w zamian wzięli z getta łódzkiego, mama wyprowadziła za rączkę córkę Franki. Ja jak opowiadam o tym, to się od razu wzruszam, bo to jest coś, co mi normalnie nie przechodzi przez gardło, jak odważną musiała być moja mama, żeby dziecko za rączkę przy strażniku niemieckim z pistoletem maszynowym od tak wyprowadzić, a wcześniej weszła tam do jakiejś bramy w getcie, żeby oderwać z futerka Gwiazdy Dawida. Ja muszę wrócić do naszej ucieczki ze Zduńskiej Woli. Więc rodzice uznali, że muszą wyjechać i to natychmiast. W związku z tym spakowało się najpilniejsze rzeczy i nie wiem, część chyba pieszo, część jakimiś furami, nie mam pojęcia w jaki sposób, ale dotarliśmy do Bochni, do tej Bochni pod Krakowem i tam w Bochni mieszkaliśmy 5 lat. Myśmy uchodzili za ukraińską rodzinę. Myśmy mówili wszyscy po ukraińsku. Podobno ja mówiłam lepiej po ukraińsku niż po polsku. Ja ten ukraiński może trochę teraz jeszcze pamiętam, ale może go bardzo mylę z rosyjskim, którego się musiałam w szkole uczyć jak wszyscy wtedy. No w każdym razie jako Ukraińcy. I w ten sposób żeśmy przeżyli wojnę. Ale ojciec, mając te koneksje i te znajomości u tego popa w Przemyślu, był w stanie uratować bardzo dużą część mamy rodziny. Bo no tą siostrę, która była w Łodzi, no niestety nie, bo ona była z dziadkami, opiekowała się rodzicami i potem wylądowała w Oświęcimiu, ale najmłodsza siostra, z mężem i z małym dzieckiem, z malutkim zupełnie dzieckiem, bo Milusia się urodziła w 1939 roku, także nie pamiętam, zaraz, w którym roku? Ona się urodziła, Boże, w październiku chyba, w październiku albo we wrześniu, nie wiem, to wtedy jak wojna wybuchła, to ona się urodziła. Czyli dla nich wszystkich były papiery. Były papiery też dla dalszej rodziny szwagrów, bo na przykład ta najmłodsza córka Zosia na Litwę wiem, że pojechała i z getta litewskiego wyciągnęła swojego męża i jego brata, przywożąc tylko świadectwo chrztu. I oni wyszli, i oni przyjechali do nas do Bochni. No, więc Bochnię żeśmy przeżyli. Przepraszam, okupację żeśmy przeżyli w Bochni. Wyzwolenie nas zastało w Bochni. A mogę mieć pytanie? Tak, tak, oczywiście. Bo te metryki chrztu, pani mówi, że z Przemyśla, czyli to był z kościoła grekokatolickiego, jak rozumiem, tak? Tak.
Ja mam te dokumenty z tymi pieczątkami, z takim krzyżem, wie pan, bo to jest tak i tak przekreślony. Tak. No takie jeszcze mam, tak, jeszcze Jurek ma. Mówiliśmy o końcu wojny, że przeżyliście państwo okupację. Tak. Do końca wojny w Bochni tam zostało wyzwolenie. Tak, i w Bochni trzeba, uciekać czym prędzej, bo wszyscy wiedzą, że my jesteśmy Ukraińcami, a Ukraińcy kolaborowali z Niemcami. Wobec tego, nie daj Boże, teraz nas zabiją. No to ja będę mówiła, co ja wiem, ale jak to się stało, jak to ojciec załatwił, nie mam pojęcia. W każdym razie przenieśliśmy się do Krakowa, czy uciekliśmy z Krakowa. I nikt nie znał naszego krakowskiego adresu, za wyjątkiem takiej pani Marcouin, rzeczywiste nazwisko, francuska, która mieszkała w Bochni, na sąsiedniej ulicy, bym powiedziała, i uczyła nas francuskiego, mnie i Jurka, za obiad bądź talerz zupy, który przychodziła do mamy. Ja się francuskiego nie chciałam uczyć, no bo byłam mała i głupia. Natomiast Jurek się uczył francuskiego na tyle, że jak już po, no nie wiem, w latach chyba, nie wiem, albo 80. chyba, jak już można było jeździć za granicę, no to był raz we Francji i twierdzi, że tam się dogadywał, więc te 3 lata zrobiły to, że on mądrzejszy był w stanie się nauczyć i coś z tego skorzystać. Natomiast myśmy okupację przeżyli razem z tą kuzynką, czyli córką Franki, którą mama wyciągnęła z getta. Czyli rodzice mieli podstawowo 3 dzieci, bo nas 2 i Anusię, a bardzo często 4 dzieci, bo jeszcze tą malutką Milusię, która była córką tej najmłodszej siostry. No ale dali radę, bo wszyscy się uchowali. A to było najważniejsze. I proszę sobie wyobrazić, rodzice chcieli spalić mosty za sobą, uciekając z Bochni, żeby nikt nie wiedział, gdzie, ale tylko pani Marcouin dostała adres, ten krakowski, bo mama liczyła, że matka Anusi wróci może z Oświęcimia i będzie szukała dziecka, ponieważ tam jakaś korespondencja od czasu do czasu dochodziła z tej Bochni i oni znali ten adres bocheński. Nim ona z Łodzi ją wywieźli do Oświęcimia, no to gdzie pójdzie po wyzwoleniu? Przyjdzie do Bochni, będzie szukała dziecka. Więc pani Marcouin znała adres. I proszę sobie wyobrazić, było to lato, tam chyba 45 rok. Mama mojego brata wysłała, 45 rok, on się urodził w 33, 13 lat miał. Anusia była o rok starsza, ona miała wtedy 14 lat. Anusia z Jurkiem, mama załatwiła takie kolonie żydowskie gdzieś na Podkarpaciu. Pamiętam tą miejscowość, ale w tej chwili mi nie przychodzi na myśl. I oni pojechali na lato tam, żeby być z grupą dzieci, bo to było pierwszy raz właściwie przez całą wojnę, żeby nie być w mieście, no i żeby tu był luz. Nie wiem, dlaczego ja nie pojechałam, czy byłam za mała, czy za młoda, tego nie wiem. W każdym razie któregoś dnia latem, właśnie to musiał być lipiec, bo wtedy się jeździ na takie obozy albo sierpień. I jest dzwonek do drzwi, czy pukanie do drzwi. Ja otwieram drzwi w tym mieszkaniu krakowskim, żeby nie było wątpliwości.
otwieram drzwi i pani, która stoi za drzwiami, mnie się pyta, Anusia? A ja mówię, nie, Olusia. Olusia to jestem ja, a Anusia to jest jej córka. Ponieważ między mną a Anią jest 4 lata różnicy, to ona pamiętała tą swoją córkę właśnie taką, jak ja wtedy byłam. I ona myślała, że to ja. Ale tamta była blondynka niebieskooka, ja byłam szatynka czarnooka, coś jej się nie zgadzało. No więc oczywiście przywitałyśmy się, ja tej ciotki nie pamiętałam, no bo byłam dzieckiem. No to gdzie jest Anusia, gdzie jest Anusia? Więc ja mówię, że Anusia jest, podaje nazwę miejscowości, jest na obozie z Jurkiem. Żyje. Czy żyje? Tak, żyje. No, no to potem mama przyszła, wszyscy się oczywiście bardzo cieszyli. Moja ciotka przeszła Oświęcim i Ravensbrück. W Ravensbrück na szczęście nie robili na niej tych eksperymentów, które robili na innych kobietach. Także no miała tylko ten numer. Wiem, że była bardzo gruba i była bardzo spuchnięta, bo opowiadała, że jak wyzwolili, bo ją wyzwolenie zastało właśnie w Ravensbrück, to ona była tak wygłodzona, że no, puchła z głodu. No i to na pewno ileś trwało, nim z tego Ravensbrück przyjechała tu. W każdym razie, tak jak każda kobieta, na drugi, trzeci, piąty dzień, pierwsze co, to musiała iść do fryzjera, żeby zrobić włosy i zrobić paznokcie, bo to pamiętam. No i oczywiście potem pojechała po Anusię, żeby ją jak najszybciej przywieźć. Przyjechała z tą Anusią, już nie wiem, czy Jurek też z nimi wrócił, czy Jurek jeszcze tam parę dni na tym obozie został, nie mam pojęcia. Natomiast też nie umiem w czasie tego powiedzieć, jak długo w tej Bochni żeśmy, przepraszam, w Krakowie jeszcze żeśmy byli, bo wiem, że następnym etapem naszej drogi życiowej była Jelenia Góra. Ojciec w Krakowie tam miał jakąś urzędniczą pracę. Tak jak ja pamiętam z tych wspomnień, to wiem, że pracował przy tych pomocach z UNRY i tam rozdzielał, rozdawał, ponieważ znał dobrze niemiecki, znał dobrze oczywiście ukraiński, nie wiem, jakim tam językiem jeszcze, no pisał. Wie pan, nie było edukowanych ludzi wtedy, więc jakaś taka praca była potrzebna. No ale na pewno chciał pracować w zawodzie. No to na ziemię odzyskane. Pewnie pojechał pierwszy raz na rekonesans. Wiem, że mu się Jelenia Góra spodobała tak strasznie, że powiedział, że tam i tylko tam i nigdzie więcej. No to przeprowadziliśmy się całą rodziną do Jeleniej Góry. Tam tato był pierwszym adwokatem polskim. Właśnie dostał mieszkanie, dostał maszynę do pisania po Niemcu, doktorze Ruber. Dostał nawet papier firmowy z nadrukiem Ruber, które przekreślał i maszyną pisał Emil Filz, adwokat. Bo te papiery zarówno doktora Rubera, jak i Emila Filza mam po dziś dzień. Musiałam wspomnieć o tej Jeleniej Górze, bo w sumie Franka z Anusią też przyjechały z nami do tej Jeleniej Góry, bo z Jeleniej Góry zaczęła się emigracja na zachód. Filcowie zostawali, a inni wyjeżdżali. Żeby wtedy wyjechać, no to trzeba było tylko przez zieloną granicę. Tatuś mój był bardzo wysportowany. W każdym razie te góry w rejonie Jeleniej Góry, ta Śnieżka, Karpacz, Szklarska, mu się na tyle podobały, że
no musiał to wcześniej schodzić, że wiedział, gdzie tam jest jakieś przejście, bo tam było przejście do Czechosłowacji. W każdym razie ciocia Franka z Anusią przekroczyły granicę przy pomocy mojego ojca. Ojciec je podprowadził tam w góry i one przez Czechy poszły do Niemiec. Dlatego do Niemiec, bo ciocia Franka, jak tam była w obozie, poznała w obozie pana, który nomen omen miał to samo nazwisko, co jej mąż, który zmarł w Oświęcimiu. To się chyba zdarza raz na ileś, mianowicie nazwisko Szlamowicz. I ona tam w jakichś papierach widziała Szlamowicz i myślała, że to jest jej mąż. Wobec tego zaczęła szukać tego Szlamowicza po tych obozach niemieckich tam w tym rejonie Ravensbrück. No i potem jak już się poznali, jak już się zobaczyli, to okazało się, że to nie jest ten Szlamowicz, ale inny Szlamowicz. No ale ponieważ on stracił rodzinę, ona straciła rodzinę, to na tyle się do siebie zbliżyli, że ona mu powiedziała, że ja tylko jadę do Polski po swoją córkę i zaraz do ciebie przyjadę. No i rzeczywiście ona tam do tej miejscowości w Niemczech, nie wiem, ja pamiętam, jak ona się nazywała, ale tam dotarła i potem z Niemiec było dość łatwo pojechać do Ameryki. Tam po jakimś oczywiście czasie. Także w każdym razie oni tam się pobrali w jakimś momencie, nie wiem już, czy w Niemczech, czy w Ameryce, wszystko jedno. W każdym razie on usynowił Anusię, no i byli rodziną. Natomiast Filcowie, no to tatuś miał tą kancelarię adwokacką i niestety wcześniej umarł. Umarł mając 72 lata w 66 roku, przepraszam, co ja mówię, w 62 roku. I proszę sobie wyobrazić, w 62 roku, to od 45 do 62, to on miał ile? 16 lat tylko pracy zawodowej. I jak ojciec umarł, a mama nie pracowała całe życie, bo była panią adwokatową, no to ta renta rodzinna była strasznie niska, bo jemu zaliczyli tylko te lata pracy w Polsce Ludowej. A ojciec pracował tam od lat 20. No ale tak to było. Mama owdowiała bardzo wcześnie, w wieku 57 lat, mając 14-letniego syna, mojego tego najmłodszego brata, który się w 47 urodził. Jak panowie sobie tam spiszą, ja się mogę mylić, ale jak sobie spiszecie te daty, to wam wszystko wyjdzie. W każdym razie tej renty rodzinnej miała tak nisko, że w zasadzie myśmy ze starszym bratem, jak mogli, pomagali, bo myśmy już byli wtedy dorośli. Jak tatuś umarł, bo ja wyszłam za mąż w 60 roku, tatuś umarł w 62. Ale chcę powiedzieć jeszcze o ciekawej rzeczy, mianowicie o 55-6 roku, gdzie wszyscy wkoło Żydzi, znajomi, wyjeżdżali do Izraela. W Jeleniej Górze się jakaś utworzyła dość duża palestra tych prawników, którzy się nawzajem znali i wspierali. I było takie grono właśnie znajomych rodziców, gdzie byli i sędziowie, i prokuratorzy pochodzenia żydowskiego. No i rozmawiali o tym, czy jechać, czy nie jechać, teraz, potem. Moi rodzice składali papiery o wyjazd dwa razy. Za każdym razem, to znaczy,
nie wiem, czy oni składali, czy o tym się tylko mówiło i te papiery były wypełnione, a nie złożone do urzędu. Dlatego, że my z Jurkiem, my dorośli, myśmy już skończyli studia. To znaczy, ja skończyłam studia, bo ja skończyłam studia w 58 roku. Przepraszam, zrobię dygresję. Przejdę do edukacji swojej. To był taki rocznik, jak ja zdawałam maturę, że ja chodziłam tylko 11 lat do szkoły, a nie 12, tak jak wszyscy. No bo ówczesne władze oświaty zmieniły edukację na wzór rosyjskich i była 11-letnia szkoła ogólnokształcąca, a nie 12-letnia. I mój starszy brat 12 lat chodził, a ja już chodziłam tylko 11. W związku z tym ja zdałam maturę mając 17 lat. Ja skończyłam studia mając 22 lata. I jak ja pierwszą pracę z magistrem, z dyplomem magistra przyszłam do pana dyrektora i starałam się o pracę, to ile to pani te studia trwały? 5 lat. No to jak to 5 lat, jak to mi się nie zgadza, to ile lat pani miała? I tak dalej musiałam, za każdym razem musiałam to, potem się to wyrównało, ale jak byłam młoda i miałam tam po 20 parę lat, to cały czas była dyskusja, że jak to się stało, że tak wcześnie. Dobrze, to mamy wykształcenie, ja mam wyższe wykształcenie. Jestem biologiem, biochemikiem. Udało mi się nawet zrobić doktorat, co się powiedzmy nie wszystkim udaje, ale już habilitację nie. A dlatego, że nie chciałam się zapisać do partii. Mąż zresztą też był niepartyjny. Mąż był ateistą. Nie chodził do kościoła, chociaż pewnie był chrzczony jako dziecko. No i ponieważ ja go potem chowałam, a rodzeństwa nie miał, a matka już nie żyła, no to nie miałam z tym problemu, żeby go pochować tak jak chciałam, tak jak uważałam. Czyli został owinięty w całun, został skremowany, bo w międzyczasie wybudował taki grobowiec w Stalowej Woli. To było bardzo daleko, to jest bardzo daleko, to jest 600 km od Wrocławia. Więc żeby to zawieźć tam i pochować, po prostu najłatwiej w urnie. No ale leży pod krzyżem, bo taki grobowiec tam dla swoich rodziców zrobił. Natomiast moi rodzice leżą na cmentarzach, na cmentarzu komunalnym w Jeleniej Górze. Mieli pogrzeb komunalny, jak to się nazywa? Świecki, tak. No i tyle. Mój brat miał też świecki pogrzeb w grudniu, jak umarł. Także bardzo się z tego cieszyłam. Byli wszystkie osoby z gminy. Pan Anatol Kaszyn śpiewał, odmówił kadisz, także było wszystko ok, tak jak miało być. Ja swoich dzieci nie ochrzciłam. Za akceptacją męża. On nie miał z tym problemu. Bo jeszcze ja też nie mam ślubu kościelnego, co było ewenementem w 60 roku. Cały czas nie czułam tego, chociaż teściowa i mąż myśleli, że to będzie tak jak normalnie. A dla mnie normalnie nie było. I może z tego powodu były zawsze jakieś takie niesnaski między mną a teściową. Ona mi chyba do końca życia tego nie darowała. Ale naprawdę to był jej problem, bo myśmy się z mężem znali, chodzili 5 lat przez całe studia. Ja swojemu mężowi o swoim pochodzeniu powiedziałam
jak nie na drugiej randce, to na piątej randce. Ponieważ ja pamiętam, jak byłam wyzywana od parszywych Żydówic w okresie szkoły podstawowej i szkoły średniej, to ja a angażowałam się, powiedzmy, uczuciowo z chłopakiem, którego poznałam, to wydawało mi się, że jak ja mu od razu powiem, z kim on ma do czynienia, to się rozwiąże albo dzisiaj, bo po co się dalej angażować. No i mu powiedziałam, on mówi, ale co mi za różnica, kochana moja Japoneczko, chodź tu do mnie. Czyli jeżeli on wiedział, to na pewno 100 razy matce powiedział. Na ile ona była ograniczoną osobą i jak mogła o to nie dopytać, jaki ślub będziecie mieli. Bo ja planowałam cały czas cywilny ślub i żaden inny. Chociaż miałam piękną białą suknię, przysłaną z Ameryki właśnie od Anusi, bo ona 4 lata starsza, to ona wcześniej wyszła za mąż pod chupą. I piękną tiulową suknię przysłała w paczce. Proszę pana, w 60 roku, pan wie co to było, co to był za ewenement, jak ja pięknie wyglądałam w tej sukni. Mój telefon będzie dzwonił. Więc przez to, że nie miałam ślubu kościelnego, to może były takie niesnaski, ale moje dzieci też nie były chrzczone. Ja powiedziałam mojemu mężowi, ponieważ wtedy była religia w szkołach. Jak będziesz chodził z dziećmi na religię i chcesz je w tym chrześcijańskim duchu wykształcić, proszę bardzo, ja nie mam nic przeciwko temu. Ale to się wiązało z fatygą. Z fatygą, z pójściem z dziećmi tu, tam, siam, na religię, na ten. Mąż był mój mechanikiem, energetykiem, bardzo zaangażowanym w pracy zawodowej. W związku z tym ja wychowywałam dzieci, ja na wszystkie wywiadówki, ja wszystkie lekcje i ja też brałam zwolnienia, jak dzieci chorowały. A moje dzieci bardzo chorowały. O tym, żeby mąż wziął zwolnienie lekarskie, zapomnij. W ogóle nie było mowy. Ja nie chcę w tej chwili mówić źle o mężu, bo w sumie przeżyliśmy 55 lat. Dostaliśmy medal od prezydenta za długotrwały związek małżeński. Ale kładę to na karb tych czasów, że w tamtych czasach mężczyzna się nie angażował do opieki nad dziećmi. Bo mąż mi któregoś razu potrafił powiedzieć, jak ja już nie dawałam rady, bo pomyślcie panowie, zawodowa praca, przeważnie jeszcze na dwa etaty, bo za mało było pieniędzy w domu. Bo ja byłam zawsze kierownikiem laboratorium, jestem biochemikiem, ale też i uczyłam w szkole, w technikum, wykładając tam chemii, biologii. To ta praca była popołudniowa, bo było po południu. Tu były dzieci. Mogę tylko powiedzieć, że raz mój mąż zapomniał dziecko odebrać ze żłobka, swoje rodzone. Wzięła tego małego chłopczyka opiekunka, która już zamykała przedszkole, do swojego domu i napisała kartkę, że dziecko jest tu i tu. Ale ciekawe jest, co ten syn, jako dorosły człowiek, jak pamięta to zdarzenie. Dla niego okazała się to być taka trauma, że on jako dorosły człowiek mi opowiada tak. Mamo, ja myślałem, że wyście mnie zostawili i że wy mnie już nie chcecie, bo wyście mnie nie odebrali. I ja poszedłem do obcego domu. Ty wiesz, jak ja płakałem. Ty wiesz, jak ja się martwiłem, że po mnie już nikt nie przyjdzie, że ja już tu zostanę. Jak można było tak zrobić, to nie wiem. No. On po prostu zapomniał. Mąż rzeczywiście był bardzo zaangażowany. Tutaj jest we Wrocławiu taka elektrociepłownia, która rozprowadza ciepło po całym Wrocławiu. Tam jest i elektrownia, i elektrociepłownia. I mąż jako energetyk
właśnie pracował w tej elektrociepłowni, elektrowni, a później pracował w remontach, w takim dziale, który remontował te elektrownie. A wy sobie, panowie, nie wyobrażacie, co to znaczy remont części elektrowni, bloku jakiegoś energetycznego, który jest aktualnie odstawiony z ruchu, a cała pozostała część pracuje. Musi to być tak zgrane co do minuty i sekundy, żeby to się wszystko zgadzało, wpasowało, żeby jak najkrócej miasto było pozbawione tej energii. Ale potem rozruch tego wyremontowanego bloku jest rzeczą kuriozalną. Wtedy ci inżynierowie nie wychodzili z tych pomieszczeń. Ja nie wiem, oni na nos padali, bo tego nie można było zostawić. Bo mąż mi cały czas opowiadał, słuchaj, jak się rozpali pod piecem, to tego nie można wygasić, bo to się do temperatury podnosi, do ciśnienia podnosi i potem się patrzy, jak to wszystko działa. Wobec tego tego nie można przerwać, to musi być ciąg pracy. No w każdym razie tak pracował praktycznie całe życie, no a na mnie było, na mojej głowie była cała reszta, która była niewątpliwie może i więcej warta od tej pracy. No ale to były pieniądze, a to była praca, której nie można było policzyć na pieniądze. Bo wychowanie dzieci i ich edukacja nie da się przeliczyć. Dobrze, to bo mi uciekł wątek. Może mi pan przypomnieć? Mówiliśmy o życiu już poza mążpójściu, prawda? O wychowaniu dzieci. Czyli w latach, jak rozumiem, już 60., tak? Tak. Starszy syn się urodził w 64 roku, młodszy w 66. No, chodzili oczywiście do szkoły, były to wtedy te cholerne kartki na mięso, masło, mąkę, cukier. I to, co panu wspomniałam przed nagraniem, że tak było ciężko, że ja musiałam zrobić przestępstwo, mianowicie przerobić książeczkę zdrowia dziecka i odmłodzić moje dzieci, żeby na książeczkę zdrowia móc kupić jeszcze kostkę margaryny czy jeszcze kilo cukru, żeby móc upiec im ciasto, bo z czegoś to dziecko musi rosnąć, a jeszcze, albo dostać drugą parę butów, bo buty też były na kartki, tam raz na pół roku, zdaje się, były buty. No ale przeżyliśmy to wszystko. I ja w 83 roku, nie wiem, czy interesuje was moja praca zawodowa? Interesuje, ale spytam jeszcze raz o lata 60, o marzec. Czy jakoś państwa też dotknął? Nie odczułam marca. Nikt nie wiedział, jakiego jestem pochodzenia. Ja się z tym nigdy nie obnosiłam. Ja się zapisałam do gminy żydowskiej dopiero po śmierci mojej mamy. Czyli mama umarła w 92, no to ja się powiedzmy w 93. I to też śmieszne, jaki był powód mojego zapisania. Mnie nie ciągnęło do judaizmu, ja nawet nie wiedziałam, jak wygląda gmina. Synagoga była tutaj cała zburzona, zdewastowana. Nie wiem, czy tutaj chociaż raz byłam, chociaż we Wrocławiu byłam od 1953 roku. I Wrocław był zburzony i zniszczony, ale tu mnie nie ciągnęło, bo ja po tych budynkach uniwersyteckich biegałam, a w akademiku mieszkałam, to po co miałam tu chodzić? Przyszłam się zapisać do gminy, bo potrzebowałam macę. Przyszłam po macę, bo tak to odbierałam macę na kartkę mamy, to znaczy na jej odcinek renty
dostawałam za darmo i zanosiłam mamie macę. Mama umarła, to ja macy nie mam. No to ja przyszłam do gminy po macę. No to panowie z gminy mnie zobaczyli. Ja się przedstawiam. Teofila Filc, córka. No to my takiej nie mamy w ewidencji. No jak nie macie, jak mama jeszcze do kongregacji wyznania mojżeszowego tu należała i wy mamy nie macie? No nie mamy, szukają w księgach, nie mamy. No dobra, nie macie pal 6. No to ja się chcę zapisać, to jak ja się mogę zapisać? No to tak zapisać to się nie można tak z ulicy. Pani musi przedstawić jakieś pochodzenie, że pani ma żydowskie pochodzenie. To panie, no to skąd ja panu wezmę, jak pan w dokumentach nie ma mojej mamy? No to z kwitkiem wróciłam do domu i główkuję, myślę. Następnego dnia dzwonię do gminy i mówię, słuchajcie panowie, mam zdjęcie z cmentarza w Łodzi moich dziadków. Oni się nazywają Helena i Dawid Abram Pacanowski. Czy jak ja wam pokażę takie zdjęcie, to wy uwierzycie mi, że ja Aleksandra Filc, Aleksandra Bauer, Aleksandra Filc-Bauer z domu Filc, a nie Pacanowska, prawda? Bo tam Pacanowska nigdzie nie ma. A ja dowodu mamy nie mam, bo musiałam go zdać, jak ją chowałam. Czy wy mi uwierzycie, że to są moi dziadkowie? Tak, uwierzymy. No to dobra, no to pokazałam, uwierzyli, zapisałam. No to zadzwoniłam od razu do Jurka, brata starszego. Mówię, słuchaj, jestem w gminie, zapisuję się do gminy. Co ty na to, żebym ja ciebie też zapisała? No dobrze, jak chcesz, to zapisz. Czy mogę cię podpisać, żebyś tu nie musiał przychodzić? No możesz mnie podpisać. Wtedy wystarczyło taką karteluszkę jakąś wypełnić, podpisać i zapisałam brata do gminy. I stąd żeśmy oboje już należeli do gminy. No ta gmina się oczywiście rozwijała z roku na rok. Ja tutaj coraz częściej zaczęłam przychodzić i nigdy nie myślałam, i brat mój też zresztą nie myślał, że z racji tego, że jesteśmy dziećmi Holokaustu, że nam przysługują jakiekolwiek roszczenia, to znaczy nasze roszczenia w stosunku do Niemiec. I ja byłam wtedy w Ameryce u dzieci, jak do Jurka właśnie zadzwonił pan Jerzy Kichler. I nawet ogłoszenie na ten temat wisiało na tablicy ogłoszeń tu w gminie. Ale on cały czas uważał, że jego to nie dotyczy. A Jurek Kichler go się pyta, słuchaj Jurek, czy ty składałeś takie dokumenty? No nie składałem, bo mnie to nie dotyczy. I podał mu wtedy adres do Instytutu Historycznego w Warszawie. Tam wtedy kierownikiem tego była pani Bonikowska bodajże. Umówił się z nią na spotkanie. Przepraszam, pojechał, spędził z nią cały dzień. I ona mu pomogła to wszystko napisać, a ponieważ Jurek był zawsze starszy o 3 lata, on pamiętał nazwiska, on pamiętał wszystko, on pamiętał tych ludzi, tych chłopów, tych gospodarzy, u których my jako małe dzieci, że tak powiem, zostawaliśmy oddawani na przechowanie, jak było niebezpiecznie. Więc Jurek takie szczegóły pamiętał. No i oczywiście dostaliśmy te papiery i tą przysługującą nam, właściwie to jest emerytura. Można było to wiele lat wcześniej załatwić, no ale po prostu nikt z nas nie wiedział. A ja zawsze powtarzam, jak tylko Jurka Kichlera widzę, że słuchaj, ja dzięki tobie mam właściwie drugą emeryturę. Te 30 lat pracy zawodowej jako doktor biochemii to jest pikuś, bo ja euro dostaję co 3 miesiące. No tak, tak to jest. No więc tak to było. To teraz wróćmy do pracy, do tego wątku, o którym pani chciała powiedzieć, o swojej pracy zawodowej. O mojej pracy zawodowej. Ja chciałam, to może o bracie powiem dwa słowa. On się nie dostał 4 lata na studia. 4 razy
przez kolejne lata nie dostał się na studia. I były to zawsze wydziały takie matematyczno-fizyczne, mechaniczne, w końcu astronomia. On zdał maturę z wyróżnieniem z matematyki i z fizyki. No i nie dostaje się albo z braku miejsc, albo tam z czegoś. No i w końcu po 4 latach tego starania się pisze do prezydenta i od Bieruta dostaje informację na piśmie z kancelarii Bieruta, adresowaną na Jerzy Filc. Pan w Polsce Ludowej studiować nie będzie. Ponieważ rodzice bardzo dbali o naszą edukację, bo o języku francuskim mówiłam, język niemiecki. Jurek się jeszcze esperanto uczył zaraz po wojnie, ale też graliśmy na fortepianie. No więc oboje tam mieliśmy ukończoną jakąś podstawową szkołę muzyczną i jak on zobaczył, że się, a cały czas grał, cały czas się uczył, że ta politechnika mu nie bardzo wychodzi, no to do średniej szkoły muzycznej, no i potem do średniej szkoły muzycznej, no to potem do wyższej szkoły muzycznej. I w końcu został muzykiem z tej matematyko, fizyki, mechaniki, został muzykiem z zawodu, kompozytorem, uczącym. Wyjechał potem na saksy do Niemiec, tam właściwie dopiero zaczął zarabiać prawdziwe pieniądze, bo tutaj nigdy nie zarabiał. No i tak. Wobec tego ja zdawałam 2 lata po nim maturę, chociaż jest 3 lata różnicy między nami, ale ja zyskałam ten rok przez ten rocznik idiotyczny z tą 11-letnią szkołą średnią. Czyli on zdał maturę w 51, a ja już w 53. No i potem też ten dylemat. Ja bardzo chciałam być lekarzem, bardzo chciałam na medycynę. Ale na medycynę, żeby się dostać, trzeba było mieć pochodzenie. A myśmy mieli pochodzenie inteligenckie. A punkty dostawała młodzież tylko robotniczo-chłopska. W związku z tym my byliśmy już na wstępie, że tak powiem, spaleni. Ponieważ tak bardzo chciałam studiować, już obojętne co, w związku z tym napisałam, że chcę studiować biologię na Wydziale Nauk Przyrodniczych tutaj we Wrocławiu i tu zaczęłam studia. Po 2 latach z Wrocławia przeniosłam się do Łodzi, właśnie na specjalizację biochemii i skończyłam 5-letnie studia magisterskie z tytułem biolog w zakresie biochemii. I właśnie tutaj na studiach we Wrocławiu poznałam mojego męża. On był 3 lata ode mnie starszy, no ale ten rocznik wojenny tak zadziałał na edukację młodzieży, że on był na 2. roku, jak ja byłam na 1. roku. Tylko rok był różnicy między nami. On studiował na Politechnice Wydział Mechaniczno-Energetyczny. Właśnie potem ta praca. No i... A ja bardzo chciałam do Łodzi na specjalizację biochemii. Dlatego, że po biologii praktycznie szło się do szkoły uczyć. Ja bardzo nie chciałam być nauczycielem. Ja się broniłam jak mogłam, żeby wybrać jakąś specjalizację, która nie będzie nakazywała mi pracy w szkole. No i to była ta właśnie biochemia. A potem i tak wylądowałam w szkole. No ale taka jest kolej losu. Więc nasza miłość przetrwała tą rozłąkę, chociaż mąż tak bardzo nie chciał, żebym ja do tej Łodzi jechała. No ale właśnie po 5 latach tej znajomości żeśmy się pobrali. No i teściowa chyba do końca swojego życia miała mi za złe, że nie wzięliśmy ślubu kościelnego. No ale ja nie widziałam potrzeby brania takiego ślubu. A mąż był za bardzo zajęty, żeby z nimi chodzić do kościoła.
nie były chrzczone. Można je było ochrzcić, jakby chciał. Ja bym się nie sprzeciwiła, ale nie zostały chrzczone. Wobec tego nie zostały, że tak powiem, wyedukowane w żadnej religii. Jeżeli jestem w tej chwili przy dzieciach, to mogę powiedzieć, że wczoraj starszego syna Krzysztofa zapisałam do gminy żydowskiej we Wrocławiu. I jako matka wprowadziłam go w deklaracji członkowskiej. Podałam tą deklarację pani Klarze Kołodziejskiej, która jest przewodniczącą naszej gminy. Ona patrzy, mówi, oto twój syn, oto ja podpiszę. Ja się pytam, a co podpisujesz, akceptację? Nie, nie, bo to trzeba dwóch wprowadzających. To ja będę drugim wprowadzającym. Ja mówię, wiesz, dziękuję ci, ja nawet nie wiedziałam, że to trzeba dwie osoby. Ja myślałam, że ja jako matka halachiczne pochodzenie mam, to wystarczy. Nie, nie, dwóch, okej, okay, dwóch. Więc na najbliższym zebraniu zarządu mój syn pewnie powiększy grono członków naszej gminy. Co dalej? Mówiliśmy o edukacji, a teraz a praca? Bo... Sekundkę, zaraz, ale chcę jeszcze taką rzecz powiedzieć. Nie udało mi się wnuki wysłać na ten obóz. Taglit. Na ten Taglit, tak. Byli bardzo zainteresowani, bardzo chcieli. I dwóch moich wnuków dwa lata temu mieszkają w Ameryce, ale to nie przeszkadza im miejsce zamieszkania. Oni mają te wszystkie drzewa, zaświadczenia o moim członkostwie do gminy i złożyli tam w odpowiednim miejscu papiery na Florydzie, żeby starać się o ten wyjazd na Taglit. Nawet zapłacili po $200, że tak powiem, zaliczki, która byłaby zwrócona po przyjeździe, bo to tak działa. My płacimy, zdaje się, tu z Polski 100, oni z Ameryki po 200. Bardzo się cieszyli na ten wyjazd. I wyobraźcie sobie, panowie, pandemia. Nie wyjechali, pieniędzy im nie zwrócili. Wiadomo, kogo się pytać o ten zwrot. Najstarszy wnuk już wiekowo się nie nadaje. Młodszy, ten, bo to bracia chcieli jechać, to już ma taką pracę zawodową, że już nie myśli. Bo to można było zrobić, jak się było na studiach. Bo oni mają tyle tamtych przerw, że taki 10-dniowy wyjazd można było załatwić. Tym bardziej, że wyjazdy z Ameryki na Taglit są chyba kilka razy w roku, w różnych terminach takich dogodnych dla amerykańskich dzieci, a w Polsce tylko latem. Więc naprawdę, no, chcieli, nie pojechali. No, tak to było. O pracy zawodowej. Praca. Tak. Więc studia skończyłam w 1953 roku i bardzo, bardzo serio myślałam po 5 latach tej biochemii, o pójściu dalej potem na medycynę. Bo cały czas ta medycyna chodziła mi w głowie. Na medycynę mogłam się dostać od razu na drugi rok, może nawet już bez egzaminu. Ale na drugi rok, ale cały czas medycyna 4 lata, czyli jeszcze 4 lata. Ale człowiek, jak jest młody, jest taki głupi. Ja tak strasznie chciałam iść do pracy. Ja taka strasznie byłam dumna, że ja jestem panią magister. Ja chodziłam z napuszoną głową i się upewniałam, czy po mnie widać, że ja już jestem panią magister. Pewnie nie było widać, bo nikt na to obcych ludzi nie zwracał uwagi, ale w moim umyśle tak się to działo. Bo wiem, że parę osób, bo było nas w sumie 10 na biochemii, to był pierwszy kierunek w Polsce, 10 osób w Łodzi po Uniwersytecie Łódzkim skończyło biochemię, bo potem ta biochemia, potem już nawet we Wrocławiu była. Ale wtedy jak ja szłam, to we Wrocławiu nie było. Mogłam tu zostać ze swoim chłopakiem, no ale było jak było. No więc potem się idzie w zasadzie do pracy, gdzie się chce. Ale ja poszłam, ponieważ ciągnęłam do domu, do rodziców,
o zamążpójściu nie myślałam. No to wróciłam do Jeleniej Góry i tam na mnie czekało tak dużo prac różnych, że mogłam wybierać jak w ulęgałkach. I pierwsza praca, która powiedzmy dawała największe pieniądze, to był szpital przeciwgruźliczy w Mysłakowicach, 15 kilometrów pod Jelenią Górą, koło Kowar, w drodze do Karpacza, gdzie zostałam kierownikiem laboratorium i od razu dostałam pół etatu w przychodni przyszpitalnej. To było celowo robione, ponieważ ta pierwsza grupa lekarska, bo zarówno magistrowie, jak i lekarze po studiach dostawali taką siatkę płac, tak zwana pierwsza grupa, potem po dwóch latach czy po trzech była druga grupa i tak dalej, i tak dalej. Więc to była taka niska stawka, tak mało pieniędzy, że żeby przyciągnąć tych młodych ludzi, żeby chcieli tam do tych Mysłakowic jechać i pracować, to od razu im się dawało półtora etatu. Oni nie wymagali pracy 10 godzin, bo praca w szpitalu to jest 7 godzin. 3,5 pół etatu to jest 10,5. Oni nie wymagali, żebym ja tyle siedziała. Trzeba było w zasadzie zrobić określoną ilość analiz i w zasadzie mogłam wracać do domu. I to były analizy, powiedzmy, zarówno szpitalne, jak i z tego laboratorium. Także przyciągnęli mnie tym półtora etatem, ale już wtedy, ponieważ ta medycyna mi tak, że tak powiem, nie wypaliła, nie chciało mi się 4 lata studiować jeszcze, chociaż potem wielokrotnie żałowałam. Ja poszłam do pracy do zakładów farmaceutycznych w Jeleniej Górze. One się tak nazywały. To był zakład przemysłowy Polfa, to kiedyś była, który robił lekarstwa. Robił lekarstwa takie jak tabletki, zastrzyki i chyba maście. Dlatego to mówię, bo były te działy. I był taki dział organopreparatów, gdzie może było najbliżej mojemu wykształceniu, bo ja byłam biochemikiem, żeby do takiego działu mnie dać. I kierownikiem tego działu był Niemiec, który po wyzwoleniu jako chemik został w tych zakładach farmaceutycznych i pracował na stanowisku tam jakiegoś kierownika tych organopreparatów, ponieważ on w ogóle nie wiedział, że takie studia jak biochemia są. Po rozmowie ze mną, jak zorientował się, jakie ja przedmioty miałam, co ja miałam, no to bardzo mu, że tak powiem, pasowałam, żebyśmy wymyślali nowe leki. Ja znałam niemiecki, znam go zresztą po dziś dzień. Znam angielski też. Angielski był potrzebny, żeby tłumaczyć tą literaturę z angielskiego na polski. Jak robiłam pracę dyplomową, no to musiałam to wszystko tłumaczyć. No ale w każdym razie posadzili mnie w gabinecie u tego doktora Wadena, żebym ja się mogła z nim komunikować po niemiecku, bo on słabo znał polski. Nikt z Polaków z nim nie chciał pracować ze względu na tą trudność komunikacyjną. No a tutaj spadła taka młoda z nieba, no to dawaj. No i dobrze nam się pracowało. Tyle, że tak. Doba miała za mało godzin, żebym ja jeszcze w labofarmie pracowała. Jakiego to fortelu ta młoda dziewczyna musiała użyć, żeby dyrektor zakładu farmaceutycznych w Jeleniej Górze ją przyjął do pracy. Prawda? No to ja wymyśliłam, że ja mogę pracować tylko na pół etatu. Nie inaczej. A dlaczego na pół etatu? Dlatego, że ja robię doktorat. Koniec, kropka. Ja nie mam czasu na więcej, bo robię doktorat. W związku z tym ten pół etatu mój był tak wyliczony,
że ja chyba 2 pełne dni, 8 godzin pracowałam w Labofarmie w Jeleniej Górze, a po południu jechałam do Mysokowic, do szpitala, robić te analizy. Bo miałam tam laborantkę, ale trzeba było to wszystko skontrolować, podpisać, zobaczyć. Zdaje się, że te 2 dni tak się dzieliły, że to było powiedzmy po te 4 godziny. Już dokładnie nie pamiętam. Śmieszna płaca była za te pół etatu, ponieważ to był przemysł, to mnie obowiązywał staż przemysłowy, roczny staż przemysłowy, na stawka tam wynosiła 1200 zł. I żeby pan, nie wiem jak bardzo chciał, to tego się nie przeskoczy, bo to jest 1200 zł i nic więcej. Jak pół etatu, to jest równo 600 zł. I nic więcej, minus podatek, to było 540 zł. I ja więcej nie mogłam zarabiać. Ale ja 1,5 roku tam wytrzymałam. Za te 540 zł, mając tam ponad 3000 ileś w Mysłakowicach, a jeszcze otworzyłam prywatną praktykę analiz lekarskich w Jeleniej Górze w mieszkaniu rodziców, bo mnie zależało, żeby mieć praktykę w przemyśle. Bo ja jako młoda osoba po biochemii, ja myślałam już wtedy tak perspektywicznie, że ja cały czas nie wiedziałam, gdzie ja w końcu będę chciała pracować. Czy w szpitalu, czy w przemyśle, czy jakieś prace naukowe, czy to, nie wiem. Wydawało mi się, że taki staż w przemyśle mi się zawsze przyda. Że mnie jest warto tam pracować. I tak ciągnęłam, nie wiem jak. Jak ja panom powiem, że ja przez tory przechodziłam, tory kolejowe, żeby po przeciwnej stronie zdążyć do autobusu, który tam o godzinie 3:10 wyjeżdżał do Mysłakowic, a ja musiałam kartę godzinową odbić na bramie, bo to był zakład przemysłowy, gdzie się odbijało kartę o 7 rano i się odbijało kartę o 3 po południu. I jak ja się spóźniłam 5:05 rano, to listy obecności już w tym miejscu nie było, tylko była u personalnego i trzeba było się tłumaczyć, dlaczego ja się 5 minut spóźniłam. To były te czasy. No więc 1,5 roku przepracowałam. Dlaczego 1,5 roku? Bo się zapytali, bo mi właśnie powiedzieli, że już nie, na pół etatu nie mogą mnie dłużej trzymać jak 1,5 roku. Jeżeli się zdecyduje na pełen etat, to bardzo proszę kierownicze stanowisko tam gdzieś, ale pół etatu nie. No to ja już wtedy wybrałam służbę zdrowia, a nie to i dlatego zrezygnowałam. To była Jelenia Góra. Wyszliśmy, pobraliśmy się w Jeleniej Górze w 60 roku. Tatuś umarł w 62. Mąż tutaj zaczął pracę we Wrocławiu. No i najpierw tak na sublokatorkach, tu i tam. No ciężko było, bo ciężko, ale młodzi byliśmy, wszystko się da zrobić. Mąż się zapisał do spółdzielni mieszkaniowej Energetyk. Zaczął działać tak bezinteresownie w tej spółdzielni, żeby przyspieszyć budowę tych mieszkań osiedlowych. No i rzeczywiście, może nie jedno z pierwszych, ale tam jedno z 10 mieszkań, żeśmy w tej spółdzielni dostali. Najpierw mniejsze, potem większe, bo w 64 już się pierwszy syn urodził. Więc w tym mieszkaniu jestem po dziś dzień. Po remoncie wybiłam jedną ścianę, zrobiłam kuchnio-jadalnię i mam w sumie sypialnię, salon, kuchnio-jadalnię. 54 metry. Dla jednej osoby jest super, a jestem aktualnie z wnukiem, także w 2 osoby jest też bardzo dobrze. Ale moja praca zawodowa była może dość burzliwa i dość interesowna. I interesująca, przepraszam. Bo tak, z Mysłakowicami skończyłam
ile ja tam lat pracowałam. No nie wiem, albo 3 lata, albo chyba 3 lata. Przeniosłam się do Wrocławia i już jak żeśmy się pobrali, bo już w końcu chcieliśmy być razem. No i zaczęłam pracę najpierw znowu w szpitalu przeciwgruźliczym we Wrocławiu. Gruźlica dla młodej osoby jest strasznie, strasznie niebezpieczna. Jak niebezpieczna, to aż trudno mi jest dzisiaj powiedzieć. Zapewnić mogę pana, że ja bym swojemu dziecku w życiu nie pozwoliła pracować na otwartej gruźlicy z materiałem biologicznym gruźlików. Ja nie chcę mówić do kamery, co to jest za materiał, ale może muszę powiedzieć, jest to pfocina, z której się robi preparaty. W ówczesnych latach 50. ja to robiłam bez maski, ja to robiłam bez rękawiczek, ja to robiłam gołymi rękami. Ja to nie robiłam nawet w jakimś boksie, tylko w otwartym pomieszczeniu. A cały czas się mówi, że prątki gruźlicze fruwają. One nie fruwają, bo one skrzydełek nie mają. Ale ręce tu, tam, siam, w końcu nie wiadomo, czego się dotknie, a czego się nie dotknie. Ponieważ ja paliłam papierosy przez całe studia, bo to był taki czas, że były modne papierosy. Jak ktoś nie palił, to odstawał od towarzystwa, od grupy odstawał. Wobec tego ja chcąc czy nie chcąc musiałam. A jest to na pewno nauk i w okresie sesji to ja potrafiłam i paczkę i więcej przepalić, żeby się uczyć. Natomiast mój mąż był o te parę lat starszy i był na tyle mądry, że jednak w ten nauk nie wszedł, podpalał, brał ode mnie, bo palaczem jest się w momencie, jak się zacznie kupować swoje. Bo jak się pali cudzesy, to jeszcze cały czas nie jest palacz. To ja znam te słowa właśnie z tamtych czasów. Natomiast ta praca w szpitalu przeciwgruźlicznym w Mysłakowicach, pierwsza praca, tak szybko mnie oduczyła palenia papierosów, że jest to zadziwiające. Bo świadoma byłam zagrożenia. Wobec tego, żeby wziąć papierosa do ręki i do ust, to ja musiałam wszystko odkażać, umyć, pójść, wrócić, przyjść. A tutaj czas się liczył. Bo jeżeli ja wzięłam na siebie 2,5 etatu, przepraszam, pełne dwa etaty, pół etatu w zakładach farmaceutycznych i 1,5 etatu w Mysłakowicach, no to przecież doby nie wystarcza. To i tak tutaj mnie nie wypuścili z w labofarmie, musiałam te 8 godzin odbyć, że tak powiem. Natomiast tą pracę w Mysłakowicach przymykali oczy, jak pani magister wcześniej wychodziła, bo czy miałam autobus, czy nie, to wcześniej. Proszę mi przypomnieć o Lambrecie skuterze, żebym powiedziała, jak skończę o pracy zawodowej. Więc po Mysłakowicach, przepraszam, szpital przeciwgruźliczy we Wrocławiu, potem, proszę sobie wyobrazić, na Politechnice Wrocławskiej robią nowy wydział. Ze szpitala przeciwgruźliczego ja poszłam do kliniki ginekologiczno-położniczej we Wrocławiu, do profesora Jabłońskiego, szukał kierownika laboratorium naukowego. To nie było laboratorium takie, które robi te podstawowe analizy pacjentów, którzy leżą aktualnie w szpitalu, tylko to się nazywało laboratorium naukowe i tam robiło się prace doktorskie, które robili lekarze. To znaczy laboratorium to naukowe robiło
analizy badawcze lekarzom pracującym w klinice. No to jak się zorientowałam, co jest grane, no to dobra, pięknie, no nie tylko ja robię te analizy, jeszcze mam 4 laborantki. Przychodzi taka pani docent, która konsultuje te prace naukowe, bo zawsze musi być jakiś promotor i musi być kierunek tych badań i sens robienia akurat tego, a nie czego innego, pod jakimś kątem. No to ja, jak już zrobiłam tam jedną, dwie, trzy komuś, no to się pytam panią, ona była docentem wtedy, jakby to było, jakbym ja zrobiła doktorat? Jak pani chce, no to pewnie, no to ja bardzo chcę. No to jakby to mogło być, jaki to byłby temat, co by to w ogóle mogło być? No to super, ponieważ to była klinika położnicza, gdzie dostępnym materiałem są łożyska poporodowe. No więc pani profesor Dobryszycka, Wanda Dobryszycka, wymyśliła dla mnie temat pracy doktorskiej, dehydrogenaza mleczanowa, to jest enzym, łożyska ludzkiego. Super, łożyska są ile się chce. No więc określiła zakres badań, określiła to śmowo, więc w ramach tej mojej pracy zawodowej, którą miałam w klinice, a już miałam wtedy 2 dzieci. 64, 66. Przewód doktorski został otwarty w 72 roku. Także to były takie małe dzieci. Trzeba było dłużej zostać w pracy. Trzeba było nawet zerwać 2 noce. Bo pani profesor wymyśliła, że ponieważ ja jestem biochemikiem, to musi być jeszcze taka praca, nie tylko analityczna, tylko żeby wypreparować jakiś enzym czy jakiś związek z organów. No to organem jest łożysko ludzkie, to jest najprostsze, ale wypreparować tą dehydrogenazę mleczanową właśnie z łożyska. Ale ten enzym jest bardzo wrażliwy na temperaturę i żeby go wypreparować, to można to zrobić tylko w pokoju chłodni, czyli w temperaturze do plus 5 stopni. A taki pokój, może w tej chwili jest wiele takich, ale wtedy był tylko w zakładzie biochemii na Chałubińskiego, a ja pracowałam na dyrekcyjnej. To jest mniej więcej odległość 3-4 kilometrów. W każdym razie pan profesor, właściciel tej chłodni, musiał się zgodzić, że taka pani magister przyjdzie i tam będzie w nocy sobie jakieś preparaty robiła. No i rzeczywiście zgodził się i robiłam. Profesor Jabłoński, który nie był moim promotorem, tylko kierownikiem kliniki, bo ja u niego pracowałam. Profesor Dobryszycka nadzorowała to laboratorium naukowe, którego ja byłam kierownikiem i prowadziła też, była promotorem mojego doktoratu. Ale profesor Jabłoński tak mi poszedł na rękę, że w tym gorącym okresie egzaminów, bo ja byłam dość długo po studiach, więc musiałam zdać takie 2 kontrolne egzaminy z biochemii i z ekonomii politycznej. W każdym razie dał mi 2 tygodnie wolnego urlopu, płatnego urlopu, żebym ja się przygotowała do tych egzaminów, żebym ja je zdała. No potem był na obronie, zachował się super, super. Profesorowi Jabłońskiemu mam do zawdzięczenia, że mam 2 synów, bo ja obydwu rodziłam w klinice pod kierunkiem pana profesora Jabłońskiego. Ja miałam problem z donoszeniem 2 ciąż. Profesor się mną zajął bardzo troskliwie, zakładał mi takie różne rzeczy, żebym ja mogła donosić tą ciążę, 1 i 2. Starszego syna Krzysia urodziłam jako wcześniaka, 7-miesięcznego.
No ale na szczęście był na tyle dojrzały, że przeżył to swoje wcześniactwo. No drugi już był o czasie, ale też tylko dzięki, donosiłam, dzięki zabiegowi zrobionemu przez pana profesora. W 72 otworzyłam ten przewód doktorski. Nie, w 72 ja już się obroniłam. Zaraz, to doktora zrobiłam bardzo krótko, nie wiem, w 2 lata, w 1,5 roku, może góra 2,5. Także musiałam wcześniej, przepraszam bardzo, w 72 już była moja obrona. Także ja już jestem tym doktorem, ho, ho, ho. Nie wiem, sekundę. O, wiem. Ponieważ obroniłam się w kwietniu 72 roku, a bodajże w maju czy w czerwcu, albo latem, na Politechnice Wrocławskiej otwierali nowy wydział, który się nazywał Wydział Biologii i Biochemii Środowiska. I potrzebowali adiunktów. No i nie mogło być lepiej, ponieważ ja będąc, mając doktorat z biochemii, ja nie mogłam dostać stanowiska adiunkta na Akademii Medycznej w Klinice Położniczej, bo stanowiska adiunktów dostają tylko lekarze, a nie biolodzy. Ja byłam cały czas u profesora Jabłońskiego na stanowisku technicznym, co jest bardzo istotne, bo ci na dydaktycznych stanowiskach robią doktoraty i są potem adiunktami. A ci na technicznych, jak biolodzy, nie muszą robić doktoratów. Ale jak chcą, to wcale nie dostają stanowisk adiunktów. W związku z tym, żeby zarabiać trochę więcej pieniędzy, albo dużo więcej, niż stanowisko techniczne kierownika laboratorium, jak ja się dowiedziałam, że mogę być adiunktem na Politechnice, no to przeszłam na Politechnice, na Politechnikę i tam dostałam od października stanowisko adiunkta i we dwie z koleżanką, ona też biolog, ale nie biochemik, wylądowałyśmy u takiej pani profesor Pawlaczyk-Szpilowej, która była kierownikiem, wtedy to były zakłady, zakład biologii i biochemii środowiska. No więc jako adiunkt świeżo upieczony miałam zajęcia dydaktyczne, bo taki jest wymóg. I zostałam nauczycielem, a bardzo nie chciałam. Cały czas ta biochemia, a nie biologia, była po to, żebym ja nigdy nie była nauczycielem. Muszę powiedzieć, że dydaktyka i praca z młodymi ludźmi i coraz młodszymi, bo to przychodzą, człowiek się starzeje, a tu przychodzą coraz młodsi, okazała się bardzo dużym dla mnie właściwie takim spełnieniem zawodowym. To było coś dużo, dużo lepszego niż praca w laboratorium, ale ja o tym jeszcze, jak byłam młoda, nie wiedziałam. To, do tego po prostu trzeba dojrzeć. No i właściwie z tego stanowiska przeszłam na emeryturę. Przeszłam na emeryturę w 91 roku. To też było zaraz po transformacji, ale kuriozalne czasy. Jak ja powiem państwu, że nie opłacało się pracować, bo emeryt więcej zarabiał niż człowiek pracujący, to się nie chce wierzyć. Ale taka była prawda. W związku z tym, mając 55 lat, przeszłam na emeryturę z racji finansowych. Bo dzisiaj człowiek może pracować, ale wtedy, to znaczy wtedy też
Nie, ja nawet nie wiem, czy ja wtedy mogłam, bo bardzo możliwe albo emerytura, albo praca, ale ja na emeryturę miałam więcej niż w pracy bym miała. No to po co? No po co? Ten wskaźnik, który mi... Bo ja zawsze pracowałam na pół etatu, na iluś tam tych. Więc przeszłam tak młodo, tak wcześnie na emeryturę. No ale ponieważ jestem jakaś taka, że cały czas szukam sobie zajęcia, no to niedługo trwało po przejściu na moją emeryturę, jak otworzyłam działalność gospodarczą. No bo to wszyscy wtedy handlowali i wtedy się dawało zarobić. Samochód żeśmy mieli z mężem dawno, więc moja działalność gospodarcza była pod tytułem eksport-import, bo już młodszy syn już wtedy był w Stanach. Uznaliśmy, że mamo, ja ci będę wysyłał perfumy, kosmetyki, szczotki, tam jakieś grzebienie, a ty będziesz to rozprowadzała po sklepach. Raz to były nawet te kasety wideo, te VCR, takie kasety w pudełkach przyszły. Ja to musiałam dać, ale ponieważ miałam zarejestrowaną działalność, no to wstawiałam rachunki, doliczałam marże, prowadziłam sobie sama księgowość. Bardzo prosto, nauczyłam się. Byłam VAT-owcem, bo mi się to bardziej opłacało. Odliczałam benzynę, odliczałam biurowe. Jestem osobą uniwersalną. Wszystko mogę, niczego się nie boję. Co dalej? Spytam się o... Bo pani mówiła, że kiedyś pana koleżanka panią obraziła, mówiąc bodajże Żydowica, czy jakoś tak. Koleżanka. Prawda? Dzieci na podwórku. Czy generalnie pani otoczenie wiedziało o pani pochodzeniu? Jak to wyglądało? To właśnie? Znaczy, wie pan, dlatego, że... Oficjalnie nikt nie wiedział, ale moja mama była bardzo semickim typem. I jak ktoś z koleżanek ze szkoły średniej czy podstawowej przyszedł do domu i widział mamę, no to było wiadomo, co jest grane. Natomiast jak ja z Jeleniej Góry wyjechałam i przyjechałam do Wrocławia na studiach, to już nikt nie wiedział, bo tutaj mamy nie było. Jak pojechałam do Łodzi, to już nikt nie wiedział. Mąż, dopóki, mój przyszły mąż, chłopak, dopóki nie zaprosiłam do domu, do rodziców, to nie wiedział. Ale ja uprzedziłam, że ja jestem Żydówką, czy ty nie masz z tym problemu? Tak. Po prostu moja mama, że tak powiem, była tą osobą, która mówiła o wszystkim. A Jurek był też bardzo semicki, mój brat starszy. Także jak w szkole wiedzieli, że to jest rodzeństwo, no to tego się nie dało ukryć. Ale myśmy się nie pokazywali, ponieważ była wtedy obowiązkowa religia. I nie było zwyczaju wychodzenia z religii. Myśmy byli na lekcjach religii. Także nikt z kolegów, koleżanek nie wiedział, dopóki ktoś nie przyszedł do domu. Ja pytałam kiedyś Jurka, to znaczy kiedyś, może w ostatnim półtora roku temu, on umarł teraz, więc półtora roku temu, dwa lata temu, czy ty odniosłeś wrażenie, że, czy ciebie przezywali Żyd? On mówi tak, ale rzadko i jakoś tak... Specjalnie się tym nie denerwowałem, a mnie to od razu wyprowadzało z równowagi. Jakoś może bardziej na to reagowałam. W każdym razie nie mówiłam tego nikomu, nawet swoim przyjaciółkom tam w Łodzi na studiach. Natomiast jak z nimi rozmawiałam już potem, jak jesteśmy dorosłe, jak już jesteśmy na emeryturze, jak już ja się tutaj w gminie ujawniłam i zapisałam, czy ty kiedyś wiedziałaś, że ja jestem Żydówką? Bo wiesz, ja od razu wiedziałam. A skąd,
No więc właśnie. A skąd wiedziałaś? No nie bardzo wiedziała, nie pamiętała, albo nie chciała powiedzieć. Nie mam pojęcia. A jak się pani czuła z tym, bo pani mówi... No szlak mnie trafiał, jak mnie ktoś tak woła. Pani powiedziała, że pani nie ujawniała się z tym, prawda? Bo nie chciałam być wyzywana. Czyli to był jakiś taki... czy to się wiązało jakiś na przykład, nie wiem, pani jakimś dyskomfortem psychicznym, mówiąc elegancko, że pani po prostu wie, że ma taką, takie pochodzenie, ale nie może pani o tym mówić. Jak pani to wtedy znosiła? Ja powiem taką rzecz. O tym, że nie wiem, kiedy rodzice powiedzieli bratu, czy on od razu wiedział. Bo ja na... brat mój był obrzezany. I ja pamiętam, że był jakiś problem z majtkami, z rozbieraniem się, ale ja tego nie kojarzyłam. I w zeszłym roku, jak on jest dorosły, jak ja go pytam, Jurek, czy ty wiedziałeś, że ty jesteś Żydem? Jurek, czy ty wiedziałeś, że ty jesteś obrzezany? On mówi, wiesz, ja nawet nie wiedziałem, co to jest. Czyli on nie wiedział. Natomiast chcę powiedzieć, bo to jest bardzo ważne. Kiedy ja się dowiedziałam, że ja jestem Żydówką? Ja się dowiedziałam dopiero w 1947 roku. Ja całą okupację nie wiedziałam. A nie wiem właśnie, na ile Jurek wiedział i Ania, bo oni byli starsi ode mnie. Ania 4 lata, a Jurek 3 lata. Dla dziewczynki, która ma 6 lat, to jest kolosalna różnica. Oni na przykład, między nimi był tylko tam parę miesięcy różnicy i oni byli prawie rówieśnikami, wobec tego oni stanowili grupę, a ja byłam tą poza. I oni w nocy mnie straszyli, po ciemku. Myśmy mieli zasnąć. Pamiętam to po dziś dzień. Popatrz, popatrz, w lustrze pokazuje się Baba Jaga. I ja się tego jako dziecko strasznie bałam i wchodziłam pod kołdrę. A oni się cieszyli, że mnie wystraszyli. To były takie głupie zabawy dziecięce. Ja się dowiedziałam o tym, że jestem Żydówką, w 1947 roku od mamy. I nie wiem, jak to się stało, że mama w końcu uznała, że jest czas, żeby mnie powiedzieć, bo bardzo możliwe, że Jurek wtedy już wiedział. W każdym razie to pamiętam. Jak mi powiedziała, mnie zatkało i pierwszy mój odruch, mamo, ale ja nie chcę. Co ty mi mówisz? Ja nie chcę być Żydówką. Bo ja muszę powiedzieć taką rzecz. Bo ja się całą okupację, żeby był kamuflaż, ja się z tymi dziećmi na podwórku bawiłam w goń Żyda. To ja wiedziałam, że Żyd jest coś parszywego, coś brudnego, coś gorszego. I tu mi moja mama mówi, że ja jestem Żydówką. Mamo, no wszystko, ale tylko nie to. Ja się pytam, czy ja mogę nie być? Czy ja mogę nie być Żydówką? Wy wszystkim chcę wiedzieć, ale nie możesz nie być, bo my wszyscy jesteśmy. To strasznie jakoś trwało długo, żebym ja to zaakceptowała, żebym ja się z tym pogodziła. Na pewno to wymagało rozmów mamy i ojca. No, ja o tym wiedziałam. Także jak już mnie w szkole potem wyzywali, no to ja już w 1947 roku, to ja miałam 11 lat, to ja się wtedy dowiedziałam. A dziadek Gerszon Pacanowski. Gerszon Pacanowski, tak. A to jest babcia Helena i jej siostra. Czyli to są te dwie Glicensteinówny, z których jedna potem się zrobiła Pacanowska. To jest moja mama malutka z Franką. Aha. Z tą, która oddała tą Anusię potem nam. Mama wyciągnęła jej córkę z getta. Takie zdjęcia ja mam w albumie, czy pan rozumie? Skarb, prawda? No. Oto są Pacanowscy, oboje. Czyli pani dziadkowie. Tak, tak. Ten Abram i Helena.
Ten, który grób jest, a to jest zbiorowe zdjęcie mojego ojca, czyli to jest ta rodzina Filców. To jest dziadek Filc, babcia Filcowa. To jest tatuś, Emil. A to jest ta lekarka, ta doktor wszechnauk medycznych. Piękne zdjęcie. No śliczne zdjęcie. Śliczne zdjęcia. To jest mama na Piotrkowskiej z Jurkiem. Te zdjęcia ocalały, ponieważ one były z państwem w Bochni, tak? Kiedy się ukrywaliście. No tak. One były w Zduńskiej Woli, potem w Bochni, a potem w Jeleniej Górze, a potem we Wrocławiu. No właśnie, tak, pani tak opowiadała krótko o tym ukrywaniu się w Bochni. Czy tam nie było jakiejś sytuacji zagrożenia? Przecież jeśli pani mówi, że mama miała taki właśnie wygląd, prawda, typowo żydowski, jak to się mówi, prawda, to nie mogło być zupełnie niebezpiecznie. Opowiem. Dobrze. Na gestapo byliśmy. Ja z mamą. Pani doktor, mówiła pani dosyć krótko. Oj, ale proszę nie tytułować doktorem. To, że ja powiedziałam, że ja mam doktorat, to nic nie znaczy. Ja tutaj w gminie jestem jako Ola. Jako Ola. Także pani Olu, mówiła pani bardzo krótko o tym pobycie w Bochni, ale rozumiem, że to nie było takie bardzo proste, że jednak państwo tam byliście cały czas narażeni na denuncjację, na wydanie. Byliśmy. I rodzice się tego na pewno bardzo bali, bo to było całe 5 lat. I na pewno w tych okresach zagrożenia wiem, że nas umiejscawiali właśnie na wsi u swoich, trudno powiedzieć, znajomych, no, na tyle pewnych gospodarzy, że wiedzieli, że tam się dzieciom nie stanie krzywda. Natomiast ja pamiętam taki incydent w Bochni na ulicy. Myśmy chyba z mamą wracały z jakiegoś targu, z jakichś zakupów. A na ulicy, na której żeśmy mieszkali, bo myśmy w Bochni mieszkaliśmy w takim wynajętym mieszkaniu dwupokojowym u gospodarza, u właściciela. I na tej samej ulicy było gestapo. I my, wracając z tego targu, przechodzimy koło gestapo, bo idziemy chodnikiem. Mama mnie trzyma za rękę, no a mama wygląda jak pokazałam. No i tam stoi jakiś stójkowy chyba, czy jakiś inny, i nas zatrzymuje i mamę legitymuje, sprawdza papiery. No to te papiery mu widocznie coś nie pasują, skoro bierze nas do środka. Mama moja biegle mówiła po ukraińsku. Mama się bardzo szybko nauczyła po ukraińsku. No to my wchodzimy tam do środka. No on jest szczęśliwy pewnie, że cholera, tu chyba jakiś Żydów złapał. No ale przychodzi jakiś starszy hierarchią Niemiec. Sprawdza mamy dokumenty. Mama mówi do niego po ukraińsku, że co wy chcecie ode mnie. Ja tutaj mieszkam, mój mąż jest Emil Filc. On tak patrzy na mamę. Wie pan, ja to więcej znam z opowiadań już mamy, ja tego nie pamiętam jako dziecko. Wiem, że patrzy na mamę, patrzy na dokument i mówi po niemiecku tak: bardzo przepraszam panią, pani Filc, to zaszła jakaś bardzo duża omyłka. Pani ma takie przecież typowe ukraińskie oczy. Jak mogłeś się pomylić, Hans? Co ty zrobiłeś? Przeproś panią. Przeprosił, wyprowadził. Tak. Tak, tak było. Ja podziwiam odwagę rodziców. Ja bym chyba tak nie umiała. Naprawdę, w środku tam byłyśmy. Pani opowiadała, że no, pani miała kontakt też z dziećmi, prawda, w Bochni, że państwo się właściwie nie ukrywaliście jako tak, prawda, zupełnie jak inni, jak w bunkrach czy tego typu, prawda, kryjówkach. Czy no, pani była to wtedy dzieckiem, które miało tam 5-6 lat, prawda? Tak. Czy akurat pani zachowanie jakoś nie
sugerowało tym dzieciom, że pani na przykład no, ma właśnie pochodzenie żydowskie? Nie mogło sugerować, bo ja o tym nie wiedziałam. Wobec tego ja się bawiłam tak samo jak tamte dzieci i takie same zabawy, jak te dzieci inspirowały. Czyli pani jeszcze była, rozumiem, za mała przed wojną, żeby jakoś... No nie można było tak... ...przeniknąć pewnymi jakimiś kulturowymi zachowaniami. Ale oczywiście, że nie. Oczywiście. I rodzice ukrywali to jako najświętszą tajemnicę. Ja cały czas nie wiem, właśnie nie mogłam się od Jurka dowiedzieć, na ile on wiedział, na ile on sobie zdawał sprawę z tego niebezpieczeństwa, bo ja sobie nie zdawałam w ogóle. Ale tylko dlatego, że ja nie wiedziałam. Ale to dobrze, że nie wiedziała, bo jakbym, nie daj Boże, wiedziała, to bym przyjaciółce w tajemnicy powiedziała, wiesz co, mama mi mówiła, że ja jestem Żydówką, wiesz? Przecież tak dzieci rozmawiają ze sobą. A brat Jurek, on był obrzezany przecież. Tak. Tutaj ryzyko było dużo większe. Jakieś zabawy dziecięce, pewnie jakieś kąpiele. Więc tak jak z nim rozmawiałam w zeszłym roku, czy półtora roku temu, już jako dorosłym człowiekiem, to on mówi, że albo sobie nie zdawał sprawy z tego, albo nie widział różnicy, albo nie przywiązywałam do tego wagi. To ja teraz przeskoczę do tych lat już powojennych. Po tym, jak pani właśnie opowiadała nam o tej informacji od mamy, prawda, że jest pani Żydówką. Jak w ogóle wyglądało, nie wiem, jakieś kultywowanie, jeżeli było jakieś podtrzymywanie tradycji w rodzinie? Bo nie było. Pani mówiła, że mama jednak przychodziła do kongregacji po macę. Więc czyżby obchodziła Pesach? Z taką ceremonią, jak tutaj się obchodzi Pesach, nie obchodziła. Ale tak jak pamiętam, to raczej w tym okresie nie chciała jeść chleba i tych wyrobów, tych bułek, tego wszystkiego, tylko właśnie jadła macę. Natomiast myśmy nigdy, ja zresztą po dziś dzień nie prowadzę żadnej koszernej kuchni. Ja tylko korzystam z koszeru, jak jestem tu, bo to jest, wy w Warszawie to może macie jakieś restauracje, jakieś sklepy. My we Wrocławiu nie mamy, to jest w ogóle niemożliwe. Poza tym ja nie jestem osobą religijną. Ja w zasadzie po dziś dzień nie umiem się modlić. Chociaż tutaj kilku rabinów już prosiłam, żeby mnie nauczyli, ale ponieważ tego nie robię, to nawet jak się nauczę, to zapomnę. Powiedziałabym, że jestem ateistką. A może z racji tego, że jestem biologiem, no to trudno wierzyć w Boga, jak się wie o wielkim wybuchu. No taka jest prawda. Jak się jest w miarę edukowanym człowiekiem, no to Boże Święty. A przychodzę tu do gminy, bo lubię tych ludzi. Bo jesteśmy sobie bardzo życzliwi. Nawzajem sobie pomagamy. Mam pretekst wyjścia z domu. Przychodzę tu z przyjemnością. Naprawdę. A teraz od paru lat tutaj jest tak wesoło i tak fajnie, że tylko pozazdrościć ludziom, którzy nie mają takiej możliwości, takiego środowiska. Bo jest nas w sumie niedużo takich jakichś aktywnych, którzy chcą przychodzić. Może nie więcej niż 20-25 osób. Na wyborach było w tej chwili 65. Członków podobno jest 280, ale nie wiem, gdzie oni są. Naprawdę, to tak jest. Kto chce, to przyjdzie. Przecież nikt nikogo nie zmusza. Pani opowiadała, że pani przyszła po macę, prawda? Kiedyś tam po raz pierwszy, kiedy pani zapisała do gminy. Ale to przyjście po macę było jakimś po prostu, nie wiem, rodzinnym nawykiem, jak rozumiem, tak? Nie jakąś potrzebą. Tak, rodzinną potrzebą, żeby na Pesach mieć macę, a nie chleb. Tak. Muszę powiedzieć, że ponieważ tej macy zawsze było więcej, bo mama nie tylko tam dostawała tyle, ile było w przydziale, tylko kupowaliśmy więcej. Wobec tego mama tą macę dała i mnie, i Jurkowi.
Także ja ją dawałam swoim dzieciom i moje dzieci bardzo lubią macę. Także wiedzą, co to jest, wiedzą, że ta... Bo na dobrą sprawę macę można dostać w sklepie spożywczym, ale ona nie smakuje tak jak ta z Izraela, także to porównania nie ma. A czy to właśnie wstąpienie do gminy coś zmieniło w pani życiu? Że poznałam wspaniałych ludzi, że się tu zaangażowałam w działalność taką, siaką, owaką, że pomagam seniorom. Jak mój brat już był taki niedomagający, bo trudno powiedzieć chory, bo starość nie jest chorobą. Pomagałam jemu jak mogłam i pomagałam też takiej swojej dobrej znajomej, z którą się znałyśmy 25 lat. Umarła, ale strasznie mi jej brakuje. Ja nie mam do kogo pójść, pogadać, popatrzeć, pochodzić, powspominać. Mam zapisane na dyskietce wspomnienia pani Steli Kowacz-Malinowskiej, lekarki, która okupację przeżyła w Kazachstanie. 5 lat w lepiance z główien krowich mieszkała z matką. I ona to opowiedziała takim jakimś młodym ludziom jak was, jak wy. Zrobione to zostało na dyskietkę. Mój syn przerobił to właśnie z tej dyskietki na taki link. I ja to mam. A proszę mi powiedzieć, czy ta pani żyje jeszcze? No umarła. Umarła, proszę pana, 2 grudnia, a mój brat 24 grudnia. Także ja 2 pogrzeby miałam. Widzi pani, to bardzo mi jest przykro, bo ja dzisiaj rozmawiałam też z naszym działem zbiorów. Tak. Myśmy chcieli też z nią zrobić wywiad. Z nią? Z Malinowską? Malinowska wszystkie swoje dokumenty dała do Polina. No tak, no właśnie, i dlatego brakowało tam wywiadu. Swoje dokumenty swojego męża, swojej córki, swoich wszystkich dała tam. I ona zmarła w grudniu. 2 grudnia. W domu. Mam zdjęcie. Mam 2 zdjęcia. Mam 3 zdjęcia. Mam parę zdjęć Malinowskiej. Nie, bo ja nawet teraz myślałem, że żeby właśnie skontaktować. Ale mam jej nagranie z jej głosem. Mam jej nagranie z jej głosem. Mogę udostępnić, bo jej już nie ma. Tak, to oczywiście, to potem jeszcze porozmawiam. Okej. Okay. A jak w ogóle, jak pani, czy pani przekazuje, czy, a jeżeli tak, to jak, tą wiedzę o nie wiem, o swoich korzeniach, o tradycji rodzinnej dzieciom? Czy je to w ogóle interesuje, czy jak to wygląda? Wie pan, dzieciom. O dzieciach to żeśmy właśnie za mało może mówili, bo to ja muszę wrócić do roku 83. W 83 roku mnie... było. Ja wymyśliłam, inaczej może, w Ameryce już był mój brat młodszy, który wyjechał w 81. I tutaj był cały czas taki stan wojenny nieskończony, tu się tak źle działo w tej Polsce, że ja go w sumie poprosiłam, żeby mi przysłał zaproszenie. I on to zaproszenie przysłał i ja, nie licząc, że dostanę wizę do Ameryki, ja dostałam wizę w 83 roku do Ameryki. I ja z tej wizy no, musiałam skorzystać, bo to nie było siły, żeby nie skorzystać. I ja w 83 roku pojechałam do Ameryki. Pojechałam do Ameryki do brata, u brata się zatrzymałam i pomyślałam, że
latem, jak będzie przerwa szkolna, zaproszę synów, może przyjadą. A jak będziemy w trójkę, to może zostaniemy i może dojedzie do nas mąż. Tutaj żyły jeszcze obie matki, i moja, i teściowa. Więc wiedziałam, że to tak za bardzo nie działa, bo ja jestem jedyną córką, która powinna się może opiekować mamą. Jurek wyjechał dość wcześnie do Niemiec do pracy, bo wyjechał w 1978 roku. Wprawdzie niedaleko, bo w Niemczech, w Bayreuth, to on miał 550 kilometrów do przejechania. Uczył tam muzyki. Dzięki temu zarobił jakieś takie pieniądze, że coś zarobił i coś zostawił swojej córce. Natomiast ja pomyślałam sobie, że ja to zrobię w 1983 roku. No i pojechałam tam z myślą o pracy. Znałam trochę język. Nawet myślałam o... Nawet inaczej nie myślałam. Ja prawie, że dostałam pracę w swoim zawodzie, czyli pracę doktora biochemii. Chcieli mnie zatrudnić na stanowisku technika, bo doktora nie mogli, bo ja za słabo język znałam. A potem awans. Ale ponieważ ja byłam na wizie turystycznej i nie miałam prawo do pracy, to bałam się podjąć ryzyko nielegalnej pracy, bo to się wiąże z tym, że pan już więcej wizy nie dostanie i pana rodzina nie dostanie wizy. To znaczy ja, składając tę aplikację o pracę, chciałam popróbować swoich możliwości. Bo raz, że to trzeba było napisać swoje wykształcenie i staż, potem trzeba było pójść na jakieś takie interview, rozmawiać po angielsku z tym kimś, tą moją cholernie łamaną angielszczyzną, bo to był pierwszy raz, ja się w Ameryce znalazłam. No ale widać z tego, że uznali, że nauczy się. Ale nie podjęłam tego ryzyka. W związku z tym pracowałam na czarno, opiekując się starymi ludźmi, bo to zawsze możesz i to jest niekontrolowane. Ponieważ znałam trochę język, no to właśnie byłam. I proszę sobie wyobrazić, że głównie te prace dostawałam w takiej dzielnicy żydowskiej i u takich ludzi, u polskich Żydów albo u białoruskich Żydów, albo u takich Żydów, którzy bardzo dobrze tutaj te tereny znali i wiedzieli, gdzie to jest, ale już zapomnieli tego języka, także po angielsku. Inaczej. Ja byłam w takich rodzinach, gdzie ta babcia, którą się opiekowałam, z córką rozmawiała po żydowsku. Widzisz. A ja znam niemiecki, wobec tego ja prawie wszystko rozumiałam. No i co będę opowiadała? Stary człowiek nie chce mieć obcego człowieka w domu, bo chce, żeby rodzina się nią opiekowała. No i zawsze babcia nagadywała na mnie, że Ola jest taka, siaka, owaka, że ona nie chce, żeby Ola była, że ona chce, żebyś ty przyszła. I ja to niestety słyszałam. No, tak to było. Aha, przyjechali moi synowie latem. Mąż z nimi poszedł do ambasady i wymyślił coś tak kuriozalnego, że ten pracownik ambasady dał im wizę. To było takie niespójne, ale jak on to opowiadał, on rzekomo tym przekonał tego urzędnika. On mówi tak, a ja już wtedy przedłużyłam wizę, bo ja dostałam wizę na 3 miesiące. Ja wyjechałam tam coś w grudniu czy w styczniu, a to było lato. Czyli ja już byłam dłużej niż 3 miesiące. On, powiedzmy, w maju idzie po te papiery dla nich
I oni wiedzą, że ja nie wróciłam, bo jak się wróciło, to się zdawało paszport na policję, na milicję i dostawało się, więc dopóki nie ma mojego dowodu tam, to znaczy, że ja jestem na paszporcie. To on mówi, tak, tak, żona nie wróciła, bo ona wróci dopiero, jak tam synowie przyjadą. I jak tam synowie przyjadą, to oni w trójkę wrócą. Słyszeliście coś tak kuriozalnego? W trójkę to oni tam zostaną, a nie wrócą. I on ich tym przekonał i moi synowie dostali wizę latem. I jak się, bo już jeden był jeden był po pierwszym roku, a drugi był przed maturą. I moi synowie przyjechali do Ameryki, do Cleveland, tam gdzie ja byłam. Zamieszkali u mojego brata. No, myśmy się oczywiście widzieli, tyle ile ja mogłam się zwolnić i mieć wolnego, bo pracowałam u babci. I chciałam, żeby dzieci tam zostały. Jeden miał 21, drugi miał... No drugi był przed maturą, czyli, no, ale był nieletni. Czyli ten musiał nie mieć, ten miał 20, a ten miał niecałe 18, bo tam 2 lata różnicy jest. Ale tu zostawili w Polsce dziewczyny. Wobec tego im się Ameryka nie podobała. Tam wszystko takie równe, te domy takie równe, takie ładne, te trawniki tak równo ostrzyżone. Kto to widział taki porządek? Nie, oni wolą Polskę, bo tam w Polsce były dziewczyny. Dziewczyny, a było lato i starszy jeszcze na wrzesień się wybierał na żagle, młodszy we wrześniu, bo to była klasa maturalna, to on będzie jednak do szkoły szedł, on nie chce w Ameryce zostawać. Bo ja im proponowałam, ja pójdę do normalnej pracy, nielegalnej, ale już legalnej, bo ona się w końcu zalegalizuje i ja tam po pół roku czy po ileś dostanę te legalne papiery, byleby oni zostali, ale oni nie chcą zostać, bo im się w Ameryce nie podoba. No to co zrobić? Mogli być 3 miesiące, byli tylko 2 miesiące. No to odstawiliśmy na samolot, wrócili. Ja tam jeszcze zostałam i też wróciłam, bo co ja tam sama będę robić? O starszym nie będę mówiła, bo starszy skończył studia i dopiero wyemigrował, ale młodszy po maturze zrobił maturę, chociaż z trudem, dostał się na studia. Pierwszy rok zaliczył, ale na drugim roku, czyli w trzecim semestrze, no zaczęły się schody z matematyką. No nie mógł przejść przez analizę matematyczną. 3 razy oblał, komisyjny oblał i w sumie no nic, tylko poprawianie, repetowanie roku. No to miał perspektywę repetowania 2. roku, co mu się wcale nie uśmiechało. No to on wymyślił, mamo, a co byś powiedziała na to, jakbym ja pojechał do Bogusia, do Ameryki? Ale to nie ma sensu, no byłeś tam, wróciłeś, nie podobało ci się. Po co będziesz jechał? Szkoda pieniędzy na bilet. Wiesz, teraz by mi się tam podobało. No, ale jak teraz by ci się podobało, a wtedy by ci się nie podobało? A, bo teraz ja to. Wyraźnie chciał pojechać. No to dobrze, no to ja napisałam do brata, poprosiłam o papiery, przysłał zaproszenie, ale odmówili wyjazdu, bo on już był studentem. Czyli, wie pan, w szkole tak, na wakacje to inaczej, w każdym razie odmówili mu wyjazdu. No to z 2 kolegami zaczął główkować, jakby to wyjechać z Polski. A to już był 87 rok. Nie wiem, czy panowie nie znają, bo się wtedy urodzili, ale wtedy była bardzo taka duża emigracja, że praktycznie co autobus, to wracał pusty, czasami bez kierowcy. Co wycieczka, ludzie zostawali. Po prostu wszyscy zostawali na zachodzie, nikt nie wracał. I on wymyślił, że on powiedział, tu mu wizy nie dają, wobec tego jedyna rzecz, wyjechać latem na wakacje i nie wrócić. I zgłosić się do obozu dla uchodźców politycznych.
więc doczekał do końca roku, wakacje. Dostał zaproszenie od wujka do Włoch. Tam we Włoszech, w Rzymie. Nazwisko Pacanowski jest bardzo rozpowszechnione, ale kuzyn mojej mamy, Pacanowski Dawid, architekt, był bardzo znanym architektem w Rzymie, bo on wyjechał tam jeszcze przed wojną. I on tam założył rodzinę, mieszkał, był architektem. On kiedyś nam wysłał zaproszenie, myśmy pojechali samochodem do Rzymu i wrócili. A teraz mój młodszy syn chce zaproszenie od, myśmy na niego Tadek wołali, od tatka, żeby pojechać do Włoch. No dobrze, no to mama załatwiła zaproszenie dla niego, dla dwóch kolegów. W związku z tym dostali paszporty. I syn zakładał, że wiesz, ja może zgłoszę się do obozu tam i potem jako uchodźca do Ameryki. Ja mówię, nie rób tego, Witek, ja cię proszę, ja to, jaś moja, owo, jesteś za młody, nie dasz rady. On miał 21 lat wtedy. Pojechali autostopem do tego Rzymu, podwozili ich tam trochę. No, Tadek oczywiście bardzo pomógł, zgłosił się do obozu, tylko on, a dwóch kolegów wróciło. Nie podjęli tej próby, którą podjął mój syn, mając właśnie niecałe 21 lat. Zgłosił się do obozu jako uchodźca polityczny, nękany z racji Solidarności. On miał papiery ode mnie, że jest pochodzenia żydowskiego, i ja mu to wszystko dałam, ale on ma na nazwisko Bauer. I jak poszedł gdzieś tam do jakiejś gminy w Rzymie, Bauer, jakim ty Żydem jesteś? Ty jesteś Niemcem, a nie Żydem. A takich papierów, jakie ja mam dzisiaj, to ja wtedy nie miałam i ja tego nie wymyśliłam. No w każdym razie zbyli go i go wyrzucili i w ogóle nie chcieli z nim rozmawiać. I bo ja w zasadzie dopiero po jego wyjeździe znalazłam te dokumenty, które... Bo gdybym ja wtedy miała dokument, który mam dzisiaj, czyli zaświadczenie mojej mamy z 50 któregoś roku, że ona mieszkając we Wrocławiu należy do kongregacji wyznania mojżeszowego, która się mieści w Łodzi, bo tu jeszcze nie było. Wie pan, unikalny papier, ale ja o tym nie wiedziałam. No w każdym razie był we Włoszech niecałe 2 lata, czekając na papiery te emigracyjne z Ameryki, bo to musieli sprawdzać, bo musieli, do Ameryki nie tak łatwo się dostać. Ktoś musiał za ten bilet zapłacić, musiał być sponsor i tak dalej, i tak dalej. Dostał się, nie miał studiów, prawda, bo był po pierwszym roku. Nie znał języka, bo to, że on się uczył w szkole angielskiego, to jest w Ameryce nic. I on tam dopiero poszedł, tam przed koledżem jest takie Tracy. To są takie kursy przygotowujące, właśnie wybiera się kursy matematykę, fizykę. To, co miał na Politechnice, żeby mieć to w języku angielskim, żeby móc potem startować do koledżu, żeby już coś umiał. Więc skończył najpierw takie 2-letnie Tracy, potem się dostał do Ohio State University, skończył 3-letnie, jest inżynierem mechanikiem z dyplomem amerykańskim. Jak był tam młodszy, to starszy kończył studia, Politechnikę Wrocławską tutaj. No i to też tak, on skończył te studia w 91 roku. Tato pracuje w elektrociepłowni. Syn pamięta, jak tato pracował, jak zarywał noce, jak go stale w domu nie było. On nie chce takiej pracy.
Jemu się ta praca wcale nie podoba. On szuka każdej innej pracy. On już wtedy jeździł na zachód do kuzynki, do Anusi właśnie tej. Zarabiał u niej marki, kładąc kafelki i za to kupił pierwszy komputer, Commodore. Na tym komputerze udało mu się napisać swoją pracę magisterską, wydrukować i już zupełnie inaczej. Bo moja praca doktorska w 72 to była przeze mnie stukana dwoma palcami na maszynie. Jeszcze tej maszynie, którą tatuś jako adwokat zostawił nam w spadku, bo przecież nic innego nie było. Syn mój już pisał na komputerze swoją pracę. No więc jest tam brat. Brat już jest wtedy w tym Ohio University i brat od swoich profesorów w jakiejś rozmowie, młodszy brat, młodszy syn, dowiaduje się, że dwóch profesorów z Ohio State wybiera się do Europy, między innymi do Polski i Czech, na nabór studentów na studia doktoranckie do Ameryki. On pisze szybko do brata, słuchaj, chcesz przyjechać na studia doktoranckie, bo tutaj możesz dostać stypendium. No, czy chce? Oczywiście, że chce. Kogo pytają? Głupiego. Bo on ma dyplom Politechniki, więc ma prawo startować. Potem się okazało, że troszkę za mało tych godzin kredytowych jest na Politechnice Wrocławskiej w stosunku do koledżu amerykańskiego. Czyli on tam robił doktorat, on przez 3 lata robił, ale już jak zrobił, to dopiero się doliczyli tych godzin kredytowych i okazało się, że to, co zrobił, to może być na magistra w Stanach, ale na doktora to jeszcze troszkę brakuje, to jeszcze by musiał coś dorobić. Ale ponieważ już miał żonę tam i już miał tam dziecko, i w końcu musiał zarabiać prawdziwe pieniądze, a nie być na stypendium, to powiedział, że on poczeka i znalazł pracę w swoim zawodzie. Jest po dziś dzień. Właśnie z tego powodu. No więc tak to było. Zaraz, to jest koniec tej opowieści. Bo pytałem panią o to, czy pani przekazuje tę informację, czy jakieś, nie wiem, przekazy rodzinne, tradycje, jak to możemy nazwać, właśnie dzieciom na temat pochodzenia. Jak właśnie te dzieci, prawda, to przyjmują, jak mi pani opowiedziała, czy w ogóle to był jakiś moment, pani powiedziała, w jakimś, prawda, wieku, jesteście, prawda, jesteś Żydem, jesteście Żydami. Jak to one znaczy... to przyjmują i jak właśnie to pochodzenie objawia się w ich życiu? Może to jest to pytanie. No to widzi pan. To w zasadzie było tak, że ja z mężem na temat pochodzenia nigdy żeśmy nie rozmawiali w domu. Ale dzieci nie chodziły do kościoła, jak koledzy chodzili. Ale oni nas nigdy nie pytali dlaczego. Oni wiedzieli, że babcia jest Żydówką, że u babci jest maca i że u babci jest pyszna ryba po żydowsku, którą babcia super robi. Oni to wszystko wiedzieli. I muszę panu powiedzieć, zaskoczył mnie młodszy syn, który wyjeżdżał na emigrację, mając właśnie te niecałe 21 lat. To znaczy, on wiedział, że on nie wróci, a mnie się cały czas jeszcze łudziło, że on może wyjeżdżać tylko na wakacje i on wróci. Że on wyjeżdża, wie pan, z kolegami, z plecakiem. I on w ten wieczór, gdzie nad ranem miał pociąg, że tak powiem, wziął nas, zebrał w salonie, w czwórkę ze starszym bratem, i mówi, słuchajcie rodzice, ja bym chciał z wami porozmawiać o naszym pochodzeniu. Powiem wam,
że zachował się tak dorośle, że byłam zaskoczona, mąż pewnie też, ale nigdy tego nie powiedział. W każdym razie wykazał się, ja to dzisiaj widzę, on się wykazał dużo większą dorosłością niż ja jako matka. Bo teraz widzę, dawno to zobaczyłam, że ja powinnam z nimi przeprowadzić tą rozmowę. Niekoniecznie w dniu wyjazdu jego, tylko dużo wcześniej. Im powiedzieć, że to nie jest jakieś tabu, o czym się nie rozmawia w domu. Nie jest to coś zakazane, tylko jest jak jest, no Boże Święty. No, nikt sobie rodziny nie wybiera, każdy ją ma, może zaakceptować. A jak mu się nie podoba, jak jest dorosły, wyjdzie z domu, rób co chcesz. Nie zrobiłam tego i nie zrobił tego mój mąż. Zaskoczył nas nasz młodszy syn, który tuż przed wyjazdem o to zapytał. I ja mówię tak. Babcia jest Żydówką, bo bez tego twoja mama jest Żydówką, a w religii żydowskiej jest tak, że po kobiecie się ma pochodzenie, wobec tego wy też jesteście Żydami. I oni to przyjęli, no to dobrze, no to przynajmniej wiemy, że jesteśmy Żydami. No tak, no to, a dlaczego nam wcześniej tego nie powiedziałaś? On od razu zaczepnie. No wiesz, no nie wiem, no przepraszam, na pewno powinnam. I wtedy ja się dopiero zreflektowałam, że tak jak się starałam no wszystko zrobić najlepiej jak matka i wszystkim się opiekować, wszystkiego dopilnować, to chyba w tym miejscu czegoś nie dopilnowałam. Tak, mea culpa. No tak to było, młodszy syn mi, bo starszemu widać to wisiało. Starszemu było wszystko, może też starszy zostawał w domu. Tamten wyjeżdżał i nie wiedział, co się stanie, prawda? On wiedział, że żydowska rodzina jest w Ameryce. On wiedział, że on chce do tej żydowskiej, bo ja jeszcze, ach, my musimy, raz, że Lambretta jeszcze jest. Skuter. Skuter, ale jest wyjazd cioci Franki przez Niemcy do Ameryki. Potem wyemigrowała młodsza z Milanką do Ameryki. Wszystkie osiadły w Cleveland i już tam siedziały. Czyli jak mój brat Boguś emigrował do Ameryki, to on miał bazę, bo on wiedział, gdzie on jedzie. I przynajmniej na te pierwsze momenty, nim znajdziesz mieszkanie, nim znajdziesz pracę, jest ktoś, kto cię odbierze z lotniska. A jeszcze ta młodsza siostra, mamy ta Zosia, tam w Ameryce działała w takiej organizacji żydowskiej w Cleveland, że pomagała tym przyjezdnym z Polski i nie tylko w tym zadomowieniu się. Powiem panom, jak to wyglądało. To wyglądało tak super, że chcielibyśmy, żeby to tak dzisiaj wyglądało. Dla tej żydowskiej rodziny było przygotowane mieszkanie, przynajmniej wie pan, tam się liczy na sypialnie, więc przynajmniej dwie sypialnie, salon, living room, dining room, kitchen, bathroom, basement i tak dalej, to się wszystko wymienia, ale to są tylko dwa bedroomy, tak w potocznym. No więc takie czekało z wyposażeniem, z pościelą, z garnkami, ze wszystkim i z jakimiś jeszcze food stamps, czyli to są bony na jedzenie. Czyli przyjechali do gotowego. Już ci młodzi, czyli Boguś z rodziną, on wtedy jechał jeszcze ze swoim szwagrem i z jego rodziną, bo to wszystko żydowskie rodziny i tam pojechali, są po dziś dzień. Czyli mój syn Witek wiedział, że on tam w ciemno nie jedzie, tylko że tam jest rodzina żydowska. Ale mówiło się, bo te paczki przychodziły też z Ameryki i wiadomo było, kto tam jest. Ale jakoś się nigdy nie powiedziało, że my też jesteśmy Żydami. No bo mówiłam, żadnych świąt żydowskich się nie obchodziło. Żadnej tradycji się nie obchodziło. Nigdzie się do żadnej synagog nie chodziło.
No to się żyło, jak się żyło. W jakiejś takiej niewiedzy bańce. No i wtedy on miał może pretensje, no ja to załagodziłam, powiedziałam, że ja myślałam, że ty wiedziałeś. No tak, ja wiedziałem, ale ja tego nigdy nie wiedziałem od ciebie, ja się tego domyślałem. No to nic, no mogę tylko przeprosić, że tego nie dopilnowałam i nie dorobiłam. O Lambrecie. To było jeszcze w Jeleniej Górze. To był 59 rok. Ja byłam już po studiach, pracowałam, zarabiałam na tych dwóch etatach. Laboratorium analiz lekarskich otworzyłam jako pierwsza magister w Jeleniej Górze. Nigdzie nie było, były tylko państwowe. Tatusia już nie było, a tatusia Schild, Emil Filz adwokat, wisiał na dole, na murze, na domu. Więc i była zawsze tam taka biała plama od tego szyldu, bo wkoło ten mur ściemniał, a tu była plama. I ja na tym powiesiłam szyld swój, Laboratorium Analiz Lekarskich, Aleksandra Filz Bauer. I miałam klientów. Mój mąż przerobił, bo tam była i łazienka, i śpiżarnia, z jednego pomieszczenia zrobił takie pomieszczenie, że była woda, gaz. Ja wypożyczyłam, potem dostałam tam jakąś taką wirówkę ręczną, mikroskop był potrzebny, parę probówek, statyw. Ja pobierałam te analizy od pacjentów i ze sobą, jak jechałam do pracy, to woziłam i tam robiłam. Prawda? Bo tak było najłatwiej. Ja byłam pierwszą osobą, długo pierwszą osobą, która zaczęła robić w Jeleniej Górze próby ciążowe, które teraz są na tych paskach. Dzięki temu, że ja pracowałam w Labofarmie, w tych zakładach farmaceutycznych. A tam, żeby sprawdzać leki, które są dostępne do sprzedaży, a były to też leki takie w sensie organopreparatów, czyli trzeba było je sprawdzać na aktywność biologiczną, to taki lek musi być testowany na zwierzętach. To w Labofarmie były króliki, koguty i białe myszki. Koguty po to, żeby je wykastrować i estrogenami szprycować, i wielkość tego, jak się nazywa to, nie, to co kogucik ma, grzebień. Tego, wielkość tego grzebienia w centymetrach się liczy. I przynajmniej tak się 50 lat temu robiło, bo teraz są testy ciążowe, które kupujesz w aptece, także spokojnie. Wtedy były takie metody, naprawdę, słowo honoru. Pipetę się pipetowało ustami, tak, a nie żadną pompką. I gołymi rękami się robiło pchwocinę, tak. No, a myszka była, myszka biała była też, żeby jej usunąć operacyjnie jajniki, przepraszam, tak, jajniki i szprycować estrogenami, a jeszcze szczury białe były, że się wyciągało operacyjnie mózg, część mózgu i dawało zaszczyki z ACTH. ACTH to jest taki hormon, Boże Święty, już nie pamiętam tej nazwy, taki hormon z kortyzonu. Moc tego kortyzonu biologicznie badało się nad wzrostem pozbawionego szczura mózgu. Czyli były zwierzęta i były te koguty. Ja brałam mocz kobiet, wstrzykiwałam tym kogutom wykastrowanym i brałam te ich jajniki i było wiadomo, czy kobieta w ciąży, czy nie. Super było. Wie pan, ile jeden test kosztował? 100 zł czy 150. To było bardzo dużo pieniędzy. Ja zarabiałam 540 na pół etatu w Labofarmie. Wie pan, ile ja zarabiałam jako
magister biochemii, kierownik laboratorium, czyli to było jeszcze funkcyjne, na te półtora etatu, bo coś ten jeden etat to coś było może niecałe 2000, około dwóch, a te pół etatu to było 700. Ale dlaczego to było 700, a nie 1000 z połówki, to nie wiem. Jakoś tak po podatkach było 2700. A mam to po dziś dzień, bo dostaliśmy tam w którymś roku takie brązowe książeczki zdrowia i w tych książeczkach zdrowia się zakład pracy pieczętował rok pracy i wpisywał pobory, jakie się za dany rok miało. I to było potem bardzo łatwe do wyliczenia emerytury. Ale a co z tą Lambretą? Z tą Lambretą. W 1958 roku w Jeleniej Górze w Polmozbycie rzucili 10 lambret odrzuconych z eksportu. Mianowicie i uszkodzone w transporcie lambrety, bo jedna miała to wgniecione, jedna tamto, jedna nie, bardzo niewiele uszkodzone, a lambreta to pan wie, to jest włoski skuter cudowny, na którym się siedzi tak. Pedały są tu, a tu jest gaz w rączce, hamulec i gaz. I można było kupić w Polmozbycie wrocławskim, przepraszam, jeleniogórskim, za 10 tysięcy złotych. Tą, która miała pieniądze, to byłam ja, bo ja zarabiałam. Rodzice na utrzymanie ode mnie nie brali, za wynajęcie lokalu nie brali. Wobec tego, co zarobiłam, to składałam i miałam akurat gotówkę. No ale mój brat Jurek też bardzo chciał, więc uznaliśmy, że razem kupujemy na skupułkę po 5, a on mi te 5 odda potem. Bo lambreta kosztowała 10. Kupiliśmy lambretę. Jaka była radość! Ale nikt z nas nie miał prawa jazdy. No to na gwałt szybko prawo jazdy trzeba robić. No to jak się robi prawo jazdy w 1958 roku, to się robi od razu na motor i samochód. No bo może kiedyś będzie samochód. Prawda? Prawda. No to zrobiliśmy prawo jazdy. Wszyscy. Wszyscy w czwórkę, bo Jurek już miał też narzeczoną. I już był harmonogram, jak ta lambreta będzie dysponowana, że się podzielimy. Tu miesiąc, tu dwa tygodnie, tu tam, tu siam. W każdym razie my jako pierwsi z mężem, żeśmy się wybrali lambretą dookoła Polski. Z Jeleniej Góry tak mniej więcej na Szczecin, potem wzdłuż morza. Wiem, że do Kętrzyna żeśmy dojechali, tam do tej kwatery Hitlera. Potem stamtąd jakoś może przez Warszawę, no i potem na południe do Stalowej Woli, bo tam była matka męża. I tam właśnie ten grób jest w Stalowej Woli, bo on tam się w Warszawie urodził, ale też bardzo ciekawa historia, nie żydowska, polska. Jego ojca, jak został pierwszym inżynierem zatrudnionym w Stalowej Woli, żeby ją budować, bo to były te zakłady południowe przed wojną. I to była huta Stalowa Wola, olbrzymia huta, która produkowała stal na broń. Tam się armaty robiło i pan inżynier Gracjan Bauer był tam pierwszym inżynierem i jest pierwszą osobą pochowaną. Otworzyli dla niego cmentarz w Stalowej Woli. On leży w Alei Zasłużonych i tak jak na każdym komunalnym cmentarzu ten pochówek, to ten grób może być 20 lat, a potem trzeba dopłacić. Tak on ma dożywotnio to miejsce na tym cmentarzu. I była lambreta. Proszę sobie wyobrazić, że ja tą lambretę miałam do niedawna. Ja ją 3 lata temu dopiero sprzedałam. Tak, na tej lambrecie, no kiedyś po Wrocławiu się bardzo dobrze jeździło, bo było mniej samochodów. Stała w garażu, już nieużywana, bo ona się już nie nadawała do tego ruchu ulicznego, jaki jest. Lambrety już nie ma. Zdjęcie zostało. To teraz pytam, jakby pani mogła powiedzieć o swojej tożsamości. Sekundkę, dobrze?
dobrze. Tylko muszę wymienić kartę. Baterię. Okej. Pani Jol, w takim razie pytanie otwarte o pani tożsamość. Gdyby pani mogła o tym opowiedzieć, określić swoją tożsamość? W tym momencie określam się na pewno bardziej jako osoba żydowska niż inna. Natomiast ponieważ otwarta jest Europa i świat, to najłatwiej jest nam wszystkim mówić, że jesteśmy panami świata. Religijna nie jestem, jak powiedziałam, wierząca też nie, no bo to trudno wierzyć, jak się jest osobą edukowaną. Ale muszę panom powiedzieć, że przychodzę tutaj chyba jako jedyna seniorka prawie na każdą modlitwę szabatową i zostaję potem na kolację. Ale może to nie jest ze względów religijnych, bo mnie tu nie ciągnie na tę modlitwę, bo ja tego nie rozumiem, co oni mówią. Ja tylko słyszę te pieśni, które mi bardzo się podobają i mi pasują. Ale ja przychodzę, żeby wyjść z domu, żeby być między ludźmi. Ponieważ jestem tu najstarsza, no to lubię z młodymi ludźmi być, bo stary człowiek to dzisiaj tylko narzeka, a młody przynajmniej jest uśmiechnięty i nie narzeka. No to dlaczego nie wyjść z domu i nie przyjść tutaj? To naprawdę przychodzę. Czy to wystarcza na moją tożsamość? Jak panowie to widzą? Co byście chcieli usłyszeć? A jak też pani postrzega w tym całym, nie wiem, komponencie, prawda, tożsamości, na przykład to, że pani ojciec był Ukraińcem, prawda, z pochodzenia? Proszę pana, uważam, że był wspaniałym człowiekiem, bo to się nie da określić nawet, co on ryzykował, chroniąc nie tylko swoją rodzinę, a jeszcze żonę rodzinę. Ojciec mógł zrobić to, co tam jakiś kolega z Zduńskiej Woli. Wywieź ją gdzieś i sam przeżyjesz. Prawda? Ojciec tego nie zrobił. Naprawdę wspaniały człowiek. Bardzo nas kochał, bardzo był przywiązany. Ojciec wszystko zrobił, żeby się ożenić z Tosią, żeby mu tą Tosię w końcu dali. No nawet przeszedł na judaizm. Chcieli to, to dlaczego nie? Natomiast na pewno by całej naszej rodziny życie się potoczyło inaczej, gdyby nie ta cholerna wojna. Przecież ja miałam tyle ciotek, tyle kuzynów, tyle ludzi. Kto się uchował? Uchowali się tylko te jednostki na palcach policzyć, które mój ojciec uratował. No, to, że ciotka przeżyła, to tylko dlatego, co przez ten Oświęcim i Ravensbrück. Wie pan dlaczego tylko? Bo w sumie ona była bardzo krótko. Bo w 1944 roku zlikwidowali getto łódzkie. Czyli ona do końca była. Rodziców już nie było, ona do końca była. Ale widocznie nie można było już wyjść, a mama po nią już nie mogła pojechać i ją wyprowadzić. Czyli musiała tam pojechać. I jej mąż też tam się dostał. Bo ona tam z mężem była w tym getcie. Ona przeżyła, a on nie. I wie pan, i on właściwie, on nie został zamordowany, on nie zginął gdzieś. On nie zginął w Oświęcimiu. Jej mąż, Franki mąż, umarł z głodu w Grossrosen, w tych kamieniołomach cholernych, ale też nie w kamieniołomach, tylko w szpitalu, bo już był tak chory, tak słaby, że w styczniu 40. W styczniu
No bo to zezwolenie było tak różnie. I albo w styczeń 44, albo w styczeń 40, ale chyba 44. Nim do, bo w Lublinie było, Rosjanie w Lublinie w maju weszli do Lublina 44, a on w styczniu 44 umarł. Wiem, bo jest kamienna, nagrobna tablica. Ania kiedyś przyjechała właśnie z Bayreuth z mężem. Pojechaliśmy do Głuszycy. Tam w Głuszycy jest taki cmentarz. Tam są zbiorowe mogiły ludzi pochowanych z tego szpitala. Koło Gross Rosen, nie wiem, gdzieś w Głuszycy był szpital. I tych, którzy umarli po tych ciężkich pracach, chowali w zbiorowych mogiłach. On tam jest w jednej z tych zbiorowych mogił na tym małym cmentarzyku w Głuszycy. Także nie przeżył, a już dużo nie brakowało. Męża ojciec też nie przeżył. Tuż przed wyzwoleniem umarł na gruźlicę. Z głodu. Czyli nasze życie by się zupełnie inaczej potoczyło, gdyby nie było tej cholernej wojny. Proszę sobie wyobrazić moich zamożnych i bogatych i kochanych dziadków. Przecież my byśmy zupełnie inaczej funkcjonowali. Myśmy stracili tą fabrykę, myśmy stracili te mieszkania, ten sklep, to wszystko. Powiem jeszcze jedno. Moja mama z tą ciotką, z Franką, zakopały złoto, nie wiem, w czasie wojny, przed wojną, nie mam pojęcia kiedy. Jeszcze wtedy, jak można było to zrobić, na dziedzińcu fabryki, tam na Zdrowiu, na tej fabryki, której byli właścicielami w jakieś miejsce. Jak Franka wróciła z tego obozu z mamą, pojechały do Łodzi, żeby to odkopywać. No. Jak się znalazły na tym podwórzu, na tym dziedzińcu, ponieważ to już było znacjonalizowane, wszystko tym Żydom odebrali, przejęło to państwo. Jak one się tam pokazały, to zaczęli je szczuć. Co wy tu robicie? Także po prostu człowiek został z niczym, z walizką albo nie, ze zdjęciami, bo to było, jak widać, dla rodziców moich najcenniejsze. No i ta pamięć przekazywana od mamy dla mnie, a dla mnie swoim dzieciom. Muszę powiedzieć, że jak dzisiaj z rana, bo ja mam kontakt, wie pan, bez przerwy z synem, chociaż on jest w Ameryce, ale to niczemu nie przeszkadza. On się tam budzi o 8 rano, u mnie jest druga i zdążyłam powiedzieć, że mam rozmowę z panami i sobie właśnie przypomniałam o tym nagraniu Jurka i chciałam, żeby on mi to na telefonie zrobił, żebym wam to mogła pokazać, żebyście jednak zadzwonili do Tamary, bo to jest fajne. To jest też w języku angielskim przetłumaczone, także będzie wam bardzo łatwo z tego skorzystać, bo zobaczycie, jak dużo rzeczy się powiela, tych samych, które ja w tej chwili powiedziałam. Tyle, że ja z innej perspektywy inaczej pamiętam i inaczej mówię. I jak powiedziałam o tym, to on mówi, mamo, no super, przynajmniej będzie jakieś nagranie, bo przecież ja się nie mogłem doprosić, żebyś ty to w jakiś sposób nagrała. On mi już pokazał, jak się nagrywa na telefonie, on mi już to... Ale gdzie ja kiedy, co do ściany będę mówiła? Czy zupełnie inaczej, jak ja do panów mówię, jak wy jesteście uśmiechnięci i ja czuję tą chemię między nami, ja wiem, że wy mnie słuchacie, to mnie się wszystko przypomina i mogę tak mówić jeszcze 2 godziny. Także no strasznie bym chciała to nagranie mieć. Mam pana wizytówkę, jak pan to wszystko tam powycina, poukłada, bardzo, bardzo proszę. Tak zrobimy. Ja podam jeszcze adres mailowy. Wspaniale.
jakieś pytania jeszcze, Józefie, masz od siebie nie, może? Ja myślę, że dziękujemy bardzo. Zakończymy. Rzeczywiście też po to trochę jesteśmy, żeby... Bardzo nam miło też z tego powodu, że możemy się na coś przydać też. No bardzo się cieszę. Zostanie to na pewno pamiątką. Naszą rolą. Ja tylko po prostu dopytam na końcu takie też standardowe pytanie, czy chciałaby pani jeszcze coś dodać? Sama się zastanawiam, co. Ale jakby pan mnie zainspirował jakimś pytaniem, to mogę od nowa sobie coś przypomnieć, bo widzi pan, ani się nie przygotowałam, ani nawet punktów nie zrobiłam. Wszystko mówię z głowy, to co mi akurat przychodzi do głowy. Absolutnie to wszystko składa się, mi w głowie przynajmniej składa się pewną całość, absolutnie. O, przypomniałam sobie, mogę coś dodać. W Krakowie ojciec wynajął jakieś bardzo małe mieszkanie, jak żeśmy szybko uciekali z Bochni. Bo co jest charakterystyczne, my całe życie uciekamy. Uciekamy przed Niemcami, uciekamy przed Polakami, bo nie chcemy się wydać. No i potem już pojechaliśmy, że tak powiem, na legalu do tej Jeleniej Góry. Nie pamiętam, pół roku czy rok mieszkaliśmy w tym Krakowie. Było tam straszne mieszkanie. Tam było tak strasznie dużo pluskiew, że ja jako dziecko pamiętam, że te pluskwy nam z sufitu spadały na stół. I tam co parę miesięcy trzeba było odpluskwiać. Ta deratyzacja wtedy polegała na tym, że tato kupował jakieś świece dymne, ale musiał wcześniej zakleić bardzo szczelnie okna i drzwi, palił te świece dymne, oczywiście się wychodziło z pokoju i tam po jakimś czasie te pluskwy spadały, te sienniki i to wszystko trzeba było wyrzucić, wymienić, wszystko umyć i był pokój zdezynfekowany i tak po jednym. Tak, to te pluskwy, nie zapomnę, prawie że do zupy wpadały. Co to było za mieszkanie, skąd to było? Gdzieś w centrum Krakowa, na ulicy Chopina. Do takich szczegółów mam pamięć. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękuję panom.